Siema. Nie tak dawno dawałem zlecenie za szałowe 11 zł za 1000 znaków, i tak przyznaje się, bije się w piersi. To był bait. To był bait, niestety sporo osób dało się na niego złapać. Chciałem w ten sposób zweryfikować twierdzenia serowców, że nawet jak dają zlecenia po 10 zł za 1000 znaków, to i tak mają mnóstwo zgłoszeń. No i kurwa mają, mają, bo ja też mam. Dostałem 101 zgłoszeń z Facebooka i drugie tyle z Juzmi. Dzisiaj przeanalizuję to, jak zgłaszają się ludzie z Facebooka, co robią, czego nie robią, co robią, czego nie powinni robić i czego nie robią, co robić powinni. Także zapinaj pasy i jedziemy. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Siema, jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja nazywam się Daniel Bartosiewicz. I mam taką masochistyczną misję, żeby poprawić rynek copywritingu w Polsce, żeby te treści były bardziej jakościowe, a copywriterzy zarabiali więcej. Pierwsza rzecz, która teraz z perspektywy czasu po zamknięciu tego zlecenia rzuca mi się w oczy, to fakt, że co najmniej kilka osób nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Od tego zacznijmy. Na samej górze zlecenia jest napisane wielkimi literami nieaktualne i dwa czerwone krzyżyki żeby było widać. I jeszcze zdanie. Uwaga, bo teraz sprawdzam, ile osób, mimo to, wyśle zgłoszenie. No i cztery osoby wysłały, w tym jedna w komentarzach mówi, że wysłała zgłoszenie w dniu, w którym zostało zamieszczone, i czy copywriter został już wybrany. Masz tu napisane, że jest nieaktualne. O co pytasz? Weszłaś tutaj w to ogłoszenie. I pytasz mnie w komentarzu. Znaczy ja rozumiem, że to jest prostsze oznaczyć autora w komentarzu i się zapytać, bo wtedy autor przyjdzie, rzuci swoją robotę i odpowie Ci na pytanie, które, na bardzo ważne pytanie, które masz do zadania. Przecież nie możesz sobie tego sprawdzić, nie? To jest takie chodzenie na łatwiznę u copywritera, że łatwiej jest komuś zawracać dupę albo do kogoś dzwonić, tarabanić zamiast sobie coś po prostu wyczytać, co zajmie Tobie kilkanaście sekund, a nie zmarnuje pracodawcy, zleceniodawcy ani jednej sekundy, bo tym jest nasza praca. My oszczędzamy ludziom czas, oddajemy im ich życie za ich pieniądze i dajemy im trochę naszych kompetencji. Więc to jest może, to jest pierwszy wniosek z tego zlecenia. A teraz do zgłoszeń. Tak jak mówiłem, zgłoszeń mam aż 101. Będę jechał teraz, każde po kolei. Teraz tematy wiadomości zbiorczo. W niektórych tematach pojawia się imię i nazwisko, co akurat mi teraz trochę przeszkadza, bo będę musiał to zablurować. Ale jest tak: copywriting, brak tematu. Copywriter poszukiwany zlecenia dla kopii to jest nazwa grupy, to spoko. Odpowiedź na ogłoszenie z grupy kopii: powiedzmy, że ok, szukam copywritera lub copywriterki zgłoszenie. No to ja szukam, czy ty szukasz. Copywriter. Copy do nisko specjalistycznych treści, dozwolone w życie AI. Tu powtórzenie zlecenia, to już jest prawie dobrze. Tworzenie treści ogłoszenie z FB mało. Współpraca copywriting mało. Niespecjalistyczne treści dozwolone użycie AI też ktoś już skopiował. Copywriterka imię i nazwisko. Hmm. Współpraca. Współpraca, duże doświadczenie z AI. Copywriter, zgłoszenie, FB. AI, copywriter, imię i nazwisko. Copywriter, zgłoszenie, copywriting, oferta współpracy, praca copywriter, 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 copywriter copywriterka, chęć podjęcia współpracy, Kopi prawie bez doświadczenia. W końcu ktoś się wyróżnił. W końcu ktoś się wyróżnił. W jakikolwiek sposób. Copywriter praca, współpraca copywriter, copywriter portfolio, zgłoszenie, copywriter, copywriter, lifestyle, turystyka, literówka, nie wiem, może miała zwrócić uwagę. Copywriter zgłoszenie, zgłoszenie, współpraca copywriter, copywriter współpraca copywriting, aplikacja. To już jest coś innego. Aplikacja imię i nazwisko. Spoko, że jest aplikacja, tylko pasowałoby jeszcze na co. Ale zaraz jeszcze wam podam lepszy patent. Copywriter zgłoszenie copywriter ogłoszenie dotyczące copywritingu copywriter poszukiwany zlecenie dla copywritera oferta copywriter odpowiedź na zgłoszenie oferta współpracy szukam copywritera lub copywriterki oferuje atrakcyjną stawkę a czyli ktoś mi daje jeszcze mniej niż 11 zł <laughs> w ogóle mnie to nie przekonuje no bo Come on. To jest, tutaj jest mała dygresja, że jeżeli dajesz zleceniodawcy taniej, no to, to nie jest tak, że Cię zleceniodawca weźmie, bo dałeś taniej. Ja tu cały czas powtarzam na tym kanale, żeby unikać licytacji, unikać aukcji talentów. Ty masz reprezentować taką jakość, że to Ciebie pytają o kasę, a nie Ty wyskakujesz z kasą. Jeszcze mówisz, żeby taniej. Masz prezentować taką jakość, żeby móc powiedzieć klientowi więcej, niż on chce dać i żeby on to wziął, żeby mieć jakieś podstawy do negocjacji, a nie dam taniej, to, to mi weźmiesz. No nie wezmę. nie wezmę, nie wezmę taniej, bo mi dałeś taniej. Współpraca, copywriter, nisko specjalistyczne treści, zgłaszam gotowość. Druga osoba się wyróżniła. Brawo, pozdrawiam Martę. Druga osoba się, druga osoba się w jakikolwiek sposób wyróżniła praca copywriterka copywriter aplikacja zgłoszenie copywriter odpowiedź na zgłoszenie oferta pracy dla copywritera copywriter zgłoszenie imię i nazwisko copywriter rekrutacja współpraca tworzenie tekstów copywriterka chętna do działania trzecia osoba się wyróżniła ze 107 copywriterka chętna do działania pozdrawiam klaudia copywriter zgłoszenie nisko specjalistyczne treści współpraca odpowiedź na ogłoszenie fb copywriter z wykrzyknikiem FWD, dwukropek, copywriter współpraca, czyli ktoś odpowiada. Yy, sprytne 15 lat temu. Yy, sprytne, <laughs> sprytne. Yy, kiedyś w zimnych mailach była taka praktyka, że się dawało właśnie FWD albo yy, re, dwukropek, że niby ktoś odpowiedział, i wtedy to wyłączało wyzwalacze. Yy, wyzwalacze nawyków, które kazały nam myśleć, że o, znowu dostałem ofertę. I to, to, było, to, to była taka tylna furtka, ale myśmy się już nauczyli, że jak ktoś pisze, re, zresztą mogę pokazać zaraz w spamie, co mam, ile tam jest re I, albo FWD, więc to już nie działa. I powiedziałbym nawet, że wysyłając takie zgłoszenie do osoby, która siedzi w marketingu, to jest może trochę obraza, może trochę, może nie obelga, ale no nieeleganckie to jest, tak? Jakieś takie sztuczki, żeby, jeżeli jesteś copywriterem. To, do cholery, Twoją robotą, Twoim zadaniem i Twoją kompetencją powinno być stworzenie takiego tematu maila, który zmusi użytkownika, nawet z mózgiem tak wypranym komunikatami marketingowymi, jak mój, do tego, żeby przeczytał. Jeżeli nie potrafisz tego zrobić, polecam się doszkolić. Można sprawdzić na przykład szkolenie neurocopywriting albo książkę neurocopywriting państwa Burdek. Tam będzie to fajnie pokazane. Myślę, że to jest najlepsze. Studium, kompendium wiedzy na temat luki informacyjnej, z jakim do tej pory się spotkałem, ale to, to nie jest obowiązek. Tych materiałów jest do cholery i trochę nawet można, można zrobić taki myk. A do, dobra, do myków przejdziemy. FWD, copywriter Nieruchomości, Lifestyle Turystyka. Spoko, efekt ekspozycji, znajomość. Familiarity bias, to się nazywa po angielsku. OK. Copy, copy, współpraca, copywriter, copywriter, odpowiedź na ogłoszenie, współpraca, copywriter, niewymagające treści, copywriter z dozwolonym AI, copywriter AI, copywriter, ogłoszenie, dużymi literami. W sumie w jakiś sposób to się wyróżnia. Współpraca z uśmieszkiem, copywriting, współpraca, copywriter, zlecenie z grupy dla copywriterów, odpowiedź na ogłoszenie, copywriter w nawiasie, współpraca, zlecenie, copy, copywriting, oferta, odpowiedź na ogłoszenie, copywriter copywriterka, zgłoszenie jako copy, copywriter, współpraca, propozycja współpracy, copywriter, ogłoszenie na grupie copywriterów, wakat, copywriter. Kolejne, trzecia osoba, tak? Trzecia osoba, która się wyróżnia. Wakat. To już jest coś innego. Wakat, copywriter, yy, imię i nazwisko. Dalej. Copywriter, współpraca, ogarnę wszystkie artykuły. Współpraca, ogłoszenie, FB. Wszystko zaczyna się od słowa i emotka, dymka. Odpowiedź na ogłoszenie, FB, copywriter. Czwarta osoba, która się wyróżniła. Pozdrawiam, Justynę. Ogarniam wszystkie trzy. Piąta osoba, która się wyróżniła. To znaczy, ja i tak szukałbym specjalisty, więc lepiej się wyróżniać specjalizacją, ale niech to będzie, że, że się wyróżnia. Dalej. Kwadratowy nawias. Szukam copywritera. FWAT 8 zł netto za 1000 znaków. Znowu, mamy licytację. Mnie licytacja nie, na przykład nie przekonuje. Kogoś, kto szuka po taniości, przekona. Tylko pytanie brzmi, czy ty chcesz być copywriterem, którego ktoś szuka po taniości? Czy Ty chcesz wygrywać ceną? Jak chcesz, to to zadziała. Współpraca, praca dla copywritera, oferta copywriter WS, szukam copywritera, czyli chyba w sprawie. Copywriter, copywriter poszukiwany, zlecenia dla kopii imię i nazwisko. Nisko specjalistyczne treści, dozwolone użycie AI. Cześć, tu copywriterka do tekstu z AI, copywriter praca, kopi 5 zł za 1000 znaków plus AI. Plus obrazek, dodanie. Ale to goście od SEO, to się nie liczy. Współpraca copywriterska nazwa firmy, ogłoszenie oferta FB. Tak wygląda, proszę Państwa, 107 zgłoszeń na zlecenie za 11 zł. Jeżeli bierzesz coś pomiędzy 5 zł a 15 zł, to już wiesz, jak zgłaszają się ludzie na fejsie. I teraz co możesz zrobić inaczej? Przede wszystkim temat maila to jest połowa roboty. Może nawet więcej. Każdy spec od e-mail marketingu powie ci, że temat maila, no kurde, powiedziałbym na 80% sukcesu. Kacper Kobyłka ostatnio, jak robił kurs o nagłówkach, to mówił, że to 80% sukcesu. David Ogilvie powiedział właśnie, że pisząc nagłówek, wydajesz 80 centów z każdego dolara na reklamę. No i teraz umówmy się. Nasze kompetencje pozwalają nam tworzyć trochę lepsze nagłówki niż przeciętne, przynajmniej. Powinniśmy te kompetencje posiadać, tak. I nie jest dla mnie żadną wymówką, że ja nie wiem. Możesz wziąć na przykład treść tego ogłoszenia, wkleić w czata GPT i kazać mu napisać 20 nagłówków, które zainteresują potencjalnego zleceniodawcę, a jednocześnie będą się wyróżniać, które będą chwytliwe i które będą miały wysoką szansę konwersji. Zróbmy to. Skopiowałem treść ogłoszenia, wklejam je w czata GPT. I mówię mu tak. Tu mam treść. Ogłoszenia na FB kogoś. Kto szuka copywritera. Chcę dostać to zlecenie. Jestem copywriterem. Zgłaszam się na maila i podejrzewam, że będzie spora konkurencja. Przeczytaj to ogłoszenie. Cyk. I na końcu. A teraz na podstawie tego ogłoszenia napisz mi, a co tam, 20 potencjalnych, nie, nie potencjalnych tematów do maila, które zainteresują zleceniodawcę. Ma być luka informacyjna, może trochę clickbait, ale z głową ogień. Oto 20 propozycji tematów do maila, które mogą przyciągnąć uwagę zleceniodawcy. Jak pisać lifestyle i turystykę, które sprzedają moje doświadczenia? Sprawdzone metody tworzenia masowych treści dla branży nieruchomości. Dlaczego AI to przyszłość copywritingu i jak to wykorzystuje? Tworzę treści na trzy branże: lifestyle, turystyka nieruchomości, współpraca. To nie są dobre nagłówki, ale to są inne nagłówki od tego, co przed chwilą przeczytałem, inne od tych 107 tematów maila, które przed chwilą przeczytałem i było to dla mnie bolesne. Jak pisać 400 tekstów miesięcznie i nie zwariować? Moja strategia. Spoko. Zaufaj copywriterowi, który zna trzy branże. To akurat nie jest dobre. Tworzę treści, które generują ruch, lifestyle, turystyka i nieruchomości. OK. Jak łączyć kreatywność i AI w masowej produkcji treści? Moje case studies. Kurwa, jakbym coś takiego zobaczył. Moje case studies. I jeszcze mi pokaż te case studies. Biorę Cię w ciemno. Nie oglądam innych zgłoszeń. Biorę Cię w ciemno. To tyle, jeśli chodzi o tematy maili. Ja ze swojej strony mogę też dodać coś takiego, że jak się zgłaszam na zlecenie, no czasem idę na lenia, więc czasem ten temat jest powiedzmy taki sobie. Wielu zleceniodawców czyta wszystkie zgłoszenia, więc ja i tak zgłoszenie piszę takie, którego nikt nie napisze, bo piszę prawie, że list motywacyjny. Czasem to działa, czasem nie. Nie na wszystkich zleceniodawców, nie każdy chce czytać listu, żeby zatrudnić copywritera, i ja też w sumie chyba nie chciałbym takiej pracy, ale to osobna kwestia. W każdym razie, jeśli pisałbym temat i bardzo zależałoby mi na zleceniu, naprawdę postarałbym się. Kwestia luki informacyjnej to nie jest jakiś problem. Kwestia stworzenia clickbaitowego, prawie clickbaitowego nagłówka to też nie jest problem. U mnie na kanale jest odcinek z Kacperem Kobyłką, gdzie on mówi o tym, jak taki nagłówek stworzyć. Plus yy, ma też w PDF-ie bezpłatne szablony do takiego nagłówka i można je użyć. I on ma przy tym, yy, przy tych szablonach, ma 50% open rate w kampaniach mailowych. To jest dużo. Można z tego skorzystać. Naprawdę. Wyróżnienie się w tych czasach. Jest bardzo proste. Wystarczy zrobić coś inaczej. Mój ulubiony temat maila, mój ulubiony case to jest sytuacja, w której napisałem: Co robi copywriter w łazience? I w treści maila przeprosiłem potencjalnego zleceniodawcę, że yy, zaatakowałem go clickbaitem, ale jeśli mam jego uwagę, to teraz odpowiem krótko, że copywriter w łazience leje wodę i przedstawię swoją sylwetkę. Kuźwa i to chwyciło. Głupie, może tak, może nie zleceniodawcy się podobało, poczucie humoru, na pewno zostałem zauważony i zapamiętany. To, co jeszcze mógłbym zrobić, to, co jeszcze mogę doradzić, to jest to, co doradzał Brian Tracy w książce Psychologia Sprzedaży. On mówił to na bazie zimnych telefonów i mówił coś takiego, że dzwonisz do potencjalnego klienta, zadajesz mu takie pytanie, na które on, które wyrwie go z jego codzienności i na które on będzie chciał dać odpowiedź, które... Nie tylko zwróci jego uwagę, ale też sprawi, że on będzie chciał się dowiedzieć, co dalej. W tamtym przypadku to było pytanie: czy chcecie zwiększyć waszą sprzedaż o 10% w ciągu następnych 12 miesięcy? No kurde, która firma nie chce? Znaczy teraz to już się trochę wyprało, bo on pisał tę książkę z 20 lat temu, może 30. Teraz się to trochę wyprało i trzeba, trzeba podejść do tego bardziej logicznie, ale do cholery, piszesz do kogoś, do kogo, kogo znasz, kogo możesz wygooglać. Znajdź jedną informację na temat tej osoby i w tę informację uderz. Jakby mi ktoś napisał zgłoszenie Siema Daniel, podoba mi się Twój podcast. Albo Siema Daniel, jestem copywriterem, który chce zarabiać więcej hajsu. Tak samo, biorę, biorę, bo ktoś wszedł na mój podcast, złapał jedno zdanie, wykorzystał to zdanie, żeby przyciągnąć moją uwagę. Cześć Daniel, czy chcesz świetny materiał do podcastu? Pewnie, że chcę. To też tak zwany ego bait. No, z tym nie można, nie można przesadzać, bo podlizywanie się... Może przejść, może nie przejść. Na dwoje babka wróżyła. W każdym razie to już jest coś innego niż copywriter współpraca. A teraz do treści. Przelecę się po treści, ale żeby bez danych osobowych, więc nie będę pokazywał maili. Dzień dobry, trafiłem na Pańską ofertę na jednej z grup na Facebooku. Byłbym zainteresowany. Ok. Ogólnie nie mam doświadczenia w tego typu pracy, czyli dyskwalifikuję się na starcie, ale pisał Pan, że to są treści nisko specjalistyczne, więc powinienem poradzić sobie bez problemu. Nie, nie wiem, nie poczyniłbym takiego założenia. Z AI korzystam w obecnej pracy. Nic mi to nie mówi, w jaki sposób korzystasz, z jakim efektem. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Next. Odpisuję na ogłoszenie na grupie copywriter. I tu są trzy kropki, bo nie chciało mi się wkleić reszty nazwy grupy. Chętnie ogarnę turystykę, chociaż inne treści też mogę. Dzięki Ci, łaskawco. Prowadzę wielu lat blog turystyczny ubity przez zeszłorożne HCU. Jeśli to był blog ubity przez HCU, to ja nie chcę z tobą współpracować, bo trzeba było tworzyć treści przydatne dla użytkownika, a nie nastawione na afiliację. Przykład testów te, tekstów to na przykład wszystkie treści na stronie adres URL, ale gorszą jakość też mogę przygotować. Super, kurwa, od pięciu lat szukam copywritera, który przygotuje mi gorszą jakość. Pierwszy raz, pierwszy copywriter, który wprost mówi, że może zrobić gorzej. Cześć, kontaktuję się w związku z ogłoszeniem z Facebooka. Mam 12 lat doświadczenia w copywritingu. Okej, okay, to ja teraz chcę powiedzieć coś na temat 12 lat doświadczenia w copywritingu. Po pierwsze, jeżeli masz 12 lat doświadczenia w copywritingu i zgłaszasz się na zlecenie za 11 zł, to coś mi tu śmierdzi. Ja mam 5 lat doświadczenia w copywritingu i po 11 zł bym się nie schylił. Chyba, że naprawdę full automatyzacja i, i czysty zysk. No to, no bo ta, takie zgłoszenia też dostałem, ale to nie jest ten typ przypadku. Zachęcam, żeby na takie zlecenia po prostu się nie zgłaszać. Jeżeli chcesz trzepać dobrą kasę, uwierz mi, pracy zajmie ci to tyle samo. Napisanie tekstu za 40 zł i napisanie tekstu za 11 zł. A co się umęczysz z klientem, który płaci 11 zł, to twoje. I mówię to z własnego doświadczenia. Klienci do 20 zł za 1000 znaków dopiekli mi do tego stopnia, że ja po prostu nie chcę. A jak przychodzi klient, który płaci 50, 60 zł za 1000 znaków i więcej, to jemu po prostu wysyłasz fakturę. On, jak ma jakieś uwagi do tekstu, to też jest święto, bo ci ufa. Ufa Ci i Twoim kompetencjom. I same 12 lat doświadczenia, mam wrażenie, że copywriterom na freelance popierdzieliło się z etatem. Że 12 lat doświadczenia w jakiejś firmie cokolwiek znaczy. Nie. Nawet na etacie 12 lat doświadczenia ma takie znaczenie, że masz 26 dni płatnego urlopu i jeżeli pracujesz w jednej firmie, to masz 3 miesiące okresu wypowiedzenia. Tyle jest warte 12 lat doświadczenia dzisiaj. Dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się świecie, 12 lat doświadczenia tyle jest warte. Jeżeli za tymi 12 latami doświadczenia nie idzie portfolio, nie idą casey, nie idą e, klienci, nie idą efekty, nie idą kompetencje, jeżeli to jest 12 lat jeżeli po prostu 12 lat temu napisałeś pierwszy tekst i pomyślałeś sobie: a, zostanę copywriterem, i to jest tyle, to to nic nie znaczy. I przestańcie myśleć, że wasze lata doświadczenia, czy 1500 tekstów napisanych na good content cokolwiek znaczy nic nie znaczy. Znaczenie ma jedynie to, co masz dla klienta i w jaki sposób zarobisz mu pieniądze albo oszczędzić jego czas. Reszta się nie liczy. Poza tym wspominam cały czas dziewczynę, która miała 12 lat doświadczenia i powiedziała mi, że tekst na 7000 znaków przekracza jej możliwości fizyczne. Jest za długi. No to tyle jest warte doświadczenie. Ja mając 2-3 lata doświadczenia, łapałem zlecenia, e, zabierałem zlecenia ludziom, którzy mieli 12 lat doświadczenia, bo brałem tyle samo, a pisałem lepiej, więc. Co, co znaczy doświadczenie, co znaczą lata doświadczenia dupo godziny na freelance nie mają absolutnie żadnego znaczenia, jutro przyjdzie ktoś kto w 3 miesiące jest w copywritingu zrobił kurs, kupił sobie mentoring na przykład, albo wziął go sobie na raty, albo obejrzał wszystkie odcinki przygód przedsiębiorców i Maćka Wieczorka zabierze Ci to zlecenie i weźmie więcej kasy, a będzie 3 miesiące dalej, dzień dobry w odpowiedzi na Państwa ogłoszenie przesyłam swoje portfolio oraz CV i tyle ja to pokażę, żeby żeby było widać Jedno zdanie. Jedno zdanie. To ja też skomentuję jednym zdaniem, właściwie jednym słowem. Nie, ja też skomentuję. Nie, nawet nie będę komentował jednym zdaniem. Cześć, tu copywriterka do tekstów AI. Gdy zobaczyłam Twoje ogłoszenie z grup kopii, nie dowierzałam, czy to naprawdę ten Daniel. Szybko okazało się, że tak. Czy to naprawdę ten Daniel? Nie wiem, czy to w sumie chyba miało mnie poechtać ego. Trochę nawet łechcze. A propos, czy to naprawdę ten Daniel, parę osób pisało mi. <laughs> Na brief, czy ja faktycznie szukam kogoś za 11 zł, mówiłem: Nie, 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 poczekaj jakiś czas, nie, nie szukam. No, bo to byłoby trochę, zalatywałoby hipokryzją, gdybym w jednym miejscu mówił: bierzcie, zarabiajcie więcej hajsu, a w drugim miejscu zlecałbym za 11 zł, nie? To też nie byłoby do końca ze mną spójne, zresztą nie wiem, ręka by mi chyba uschła, jakbym za 11 zł coś zlecał. Z przyjemnością podejmę się tworzenie treści, potrafię świetnie poprawiać po sztucznej inteligencji. O, dobra. Ale wiem również, jakich promptów użyć, aby napisała dobre treści. Myślę, że poradzę sobie z każdym z tematów. Moje portfolio, stawka mi odpowiada. Wystawiam fakturę. To zgłoszenie jest ok. Jeżeli tylko byłaby, byłoby portfolio na stronie internetowej, to no, powiedziałbym, że to, to byłoby jedno zgłoszenie, na które bym zwrócił uwagę. Dalej. Widziałem Twoje ogłoszenie na grupce dla kopików. Mam świadomość, że jesteś rzetelnym usługodawcą. Znowu EgoBate. Chciałbym zgłosić chęć do współpracy. Stawka jest akceptowalna. Użyć AI w formie redagowanej i przypilnowanej przez człowieka, mm, przynajmniej uczciwe. Odpowiednie promptowanie to podstawa. OK. W załączniku to, nad czym pracuję teraz. E, załączniki to są doksy. Mówię, znowu nie ma strony internetowej. To jest coś, co może dać przewagę. Garnę Lajsta linii nieruchomości z turystyką gorzej, fajnie, że się ktoś przyznał. Na pewno jednak nie wezmę całości deklarowanej w opisie zlecenia, jeśli te teksty są na przykład po 3K czy więcej. Fajnie, że facet zaznacza jednocześnie czego nie weźmie i mogę go od razu odrzucić zamiast się zastanawiać i brnąć w rekrutację, która by i tak nie wypaliła. Dalej. Następnie chciałbym napisać kilka słów o sobie. Nie interesuje mnie jako zleceniodawcy to, co masz do napisania o sobie. Serio. I przestańcie wierzyć w to, że zleceniodawca interesuje cokolwiek z Waszego życia. Naprawdę. Ludzie mają to gdzieś. Może nie w takim sensie, że po prostu mają ludzi w dupie, że są chłodni, zimni, bezduszni, tylko po prostu ty jako człowiek nie przedstawiasz wartości dla twojego klienta w sferze biznesowej, tylko to, co możesz dla niego zrobić, przedstawia wartość, czyli zarobić kasę albo zaoszczędzić czas. Dalej. Od 10 lat działam w mediach. Dalej nie czytam. Już o, o doświadczeniu po godzinach się wypowiedziałem. Kolejne zgłoszenie. Piszę w związku z ogłoszeniem, copywritingiem zajmuję się od kilku lat. Nic mi to nie mówi, od niedawna czasem wykorzystuję AI, też mi to nic nie mówi. Mam wykupiony pakiet premium, nie wiem co to zmienia. Tworzę wpisy blogowe, opisy kategorii produktów. Super. Wszystko zoptymalizowane jest pod SEO, nic mi to kompletnie. Tu w tym ogłoszeniu nie ma żadnego konkretu. Żadnego konkretu. Żadnego. Są tylko linki do tekstów. Stawka podana w ogłoszeniu jest dla mnie satysfakcjonująca. Nie ma CTA. Co ja jako zleceniodawca dalej mam zrobić? Next. Nawiązano do Pana ogłoszenia, szukam copywriterów, lub copywriterki. Chciałbym zgłosić swoją kandydaturę. Ogarniam wszystkie trzy branże, mam 15 letnie doświadczenie w pisaniu. Dwa teksty pozdrawiam i zapraszam do współpracy. Tyle. No to tyle. Dalej. Dzień dobry, jestem zainteresowany ofertą. Świetnie. W załączniku przesyłam CV. Nie wiem po co. CV na freelance. Come on. Mam doświadczenie w pisaniu, jak i koordynowaniu copywriterów, a także w tworzeniu tekstów w Generatoch AI. W tym mam jeden własny, skonfigurowany przez moją siostrę programistkę. Fajnie. Jestem chętny na współpracę B2B. Mogę przy okazji robić inne zlecenia pod SEO czy jakieś kampanie wizerunkowe. Koniec. Nie ma CTA, nie ma strony. Jest tylko CV i mm, jakaś obietnica. Nie, nie chcę. Szanowny Panie, chciałbym zgłosić się do udziału w rekrutacji na stanowisko copywritera specyficznie w tekstach, a wymogów SEO. Piszę duże ilość, na 500k znaków miesięcznie. Załączam aplikację CV oraz kilka przygodowych tekstów. Pozdrawiam. Dziękuję za pozdrowienia i idę dalej. Dzień dobry, jestem zainteresowana współpracą. Proszę o kontakt. I drugi mail. Chodzi o tworzenie tekstów. Autentycznie. Dwa zdania, ale w dwóch mailach. Dalej. Witam, znalazłem ogłoszenie na FB. Zajmujemy się copywritingiem. Możemy podjąć stałą współpracę na większej ilości tekstów. Stawka 8 zł za 1000 znaków, faktura VAT. Tutaj jeszcze jedna ważna rzecz a propos e, licytowania. Nie negocjuj sam ze sobą. Jeśli stawka w ogłoszeniu jest 11 zł za 1000 znaków, bierz 11 zł za 1000 znaków. Jeżeli e, ubijasz na 8 zł za 1000 znaków, to właśnie ojebałeś się na 3 zł za 1000 znaków. To jest prawie 30% wartości zlecenia. Przy 200 tekstach po 3000 3 znaków to jest 600 tysięcy znaków, czyli za 200 tysięcy znaków nie dostaniesz kasy. No to po co? Po co negocjujesz sam ze sobą? Bo mówię, naprawdę dobrego zleceniodawcy negocjowanie stawką nie przyciągnie. To jest tak, jakby yy, bogaty człowiek szukał luksusowego samochodu albo chociaż porządnego, i ty przyjdziesz do niego i mówisz mu: Ja ci ogarnę dobry samochód 30% taniej. Czyli ktoś, kto szuka na przykład Mercedesa C klasy za 300 tysięcy, przychodzisz do niego i mówisz: Ja ci ogarnę samochód za 30% taniej. I co sobie taki człowiek myśli? Czy on sobie myśli, kurde, Okazja. Czy on sobie myśli, hmm, coś tu śmierdzi. Pewnie mi przyciągnie jakąś używaną skodę. Albo dacie. Czy coś. To coś, coś tu jest nie tak. Jeżeli ja szukam w półce cenowej 300 tysięcy samochodu, no i ktoś mi daje taniej, to coś tu jest nie tak. Dalej w branży od 2003, od 2008 działalność, znowu dupo godziny mnie nie interesują, mogę napisać przykładowy tekst, tyle długość wszystko do ustalenia. Hmm, pozdrawiam. Nie ma CTA, nie ma strony internetowej, nie ma przykładowych tekstów, nie ma efektów, jest tylko stawka i wskazanie, ile jest w branży. Dalej. Mm -hmm. Jestem copywriterką-konekreatorką, od blisko 5 lat zajmuję się tworzeniem artykułów, które podobają się czytelnikom, ale też algorytmom. Lubię zabawę z SEO, znam na jeszcze. tam. portfolio jest w kanwie, nie ma CTA, po prostu pozdrowienia. Dalej wszystko zaczyna się od słowa dymek. Jedno z, ze zgłoszeń, które mi się podobało jeśli chodzi o temat. Na portalu Facebook znalazłam ogłoszenie o pracę dla copywritera. Odpowiada mi stawka. Jestem dyspozycyjna. Mogę zrealizować y, 200-400 tekstów. Pisałam teksty z lifestyle nieruchomości. Z turystyką nie stanowią problemu. Jeśli chodzi o rozliczenie w grę wchodzi umowa o dzieło lub portal useme. Przesyłam portfolio w PDF. ie Temat był fajny. Zgłoszenie już nie jest. Nie przekonuje mnie. Tu, tu nie ma nic dla mnie. Tu nie, ma, tu nie ma nic dla mnie jako zleceniodawcy. Dalej. Yy, dzień dobry. Piszę w związku z ogłoszeniem zamieszczonym na Facebooku obejmuję jako korektor w agencji SEO.sem i zajmuję się również generowaniem różnorodnych tekstów. W tematyce. Tematyka i specyfikacja jest mi znana. Dbam o poprawność. Proszę o szczegół, poproszę o szczegóły dotyczące współpracy. A co jeśli tych szczegółów nie ma? A co jeśli to zlecenie to było wszystko? Jakie są szczegóły? I to jest tyle. No i co? Pozdrawiam. Tyle. Ogarnę wszystkie artykuły. Od 8 lat jestem content managerem, copywriterem, współpracuję z topowymi brandami, wymienię, wymienia narzędzia AI. Oprócz pracy na etacie w dużej agencji rozwijam swoją działalność. Takie zlecenie byłoby dla mnie idealne. Proszę o więcej informacji. Bez problemu przygotuję teksty próbne. Jestem w stanie napisać wszystkie teksty. No, nie napisać, bo robisz to z AI, więc trzymajmy się faktów. Tu znowu też nie ma nic dla mnie. Pracuję w agencji, ogarniam czata i od 8 lat jestem tu. Nie wiem, w jaki sposób ma to mnie przekonać. Dzień dobry, jestem zainteresowana pracą charytatywną, mam doświadczenie w pisaniu tekstyleny oraz prac dyplomowych, to już mi się nie podoba. Jestem pilotem wycieczek, to jest jakiś argument. Branża turystyczna przemawia do mnie najbardziej, mogę zająć się wszystkimi trzema bez problemu. Nie możesz. O, jeśli jest pan zainteresowany współpracą, proszę o kontakt mailowy lub telefon. Jest CTA, jest Call to Action, chociaż ja nie dawałbym dwóch, bo wtedy klient nie wie, czy mail, czy telefon, dałbym jedno. Nawet jeszcze są te CTA, takie kiedy możemy się zdzwonić. Eee, czy telefon w przyszłym tygodniu byłby ok? Czy mogę do pana zadzwonić w ogóle? Jest mój telefon w internecie, można przedryndać. Nikt nie zadzwonił. Założyłam pana ogłoszenie na grupie. Kopieracja: Poszukiwany. Jestem zainteresowana, czy oferta nadal jest aktualna? Pytanie: spoko. Na pytanie może będzie odpowiedź. Tworzę różnego rodzaju treści od ponad 4 lat. Ymm, znowu, staż pracy: Jesus. Mam nadzieję, że nawiążemy owocną współpracę. Ymm, to nie jest zgłoszenie do pracy na etat. Dalej. Szanowny Panie Danielu, chętnie zaprzęgnę do pracy AI i dostarczę teksty. Załączam CV. Jeden argument, żebym wybrał właśnie Ciebie. Jeden. Zauważcie, ile z tych zgłoszeń nie zawiera ani jednego argumentu, żeby przekonać zleceniodawcę do tego, żeby zlecenie dał właśnie im. Jeden argument. Wezmę te treści i zrobię je w ciągu dwóch tygodni na przykład. Skoro dopuszczalne użycie AI, mam systemy, które to ogarniają. Mam też klientów, dla których to robiłem i u których zadziałało to fajnie. Niektórzy z nich mają ruch cyk wykres z, z darmowego narzędzia HREFS albo z dowolnego innego darmowego narzędzia do badania ruchu organicznego. Tyle jest jakiś argumentu. Nie ma argumentu dalej. Dzień dobry odzywam się do pana w związku z ogłoszeniem na grupie czy jest aktualne jeśli tak to czy potrzebuje pan jakiś próbek tekstów. Jestem zainteresowana współpracą. Tyle Znowu, zero argumentu nie ma portfolio. Nie ma nic, co mogłoby mnie, żadnego punktu zaczepienia. Dzień dobry, jestem zainteresowana podjęciem zlecenia znalezionego na FB. Posiadam bardzo duże doświadczenie. Wszystkie teksty piszę samodzielnie, bez użycia AI. Dbam o merytorykę, wystawiam faktury, stawka jest akceptowalna, tyle. Nie ma, stro, nie ma strony, nie ma portfolio, nie ma argumentów, nie ma punktu zaczepienia. Dzień dobry, jestem zainteresowana stałą, regularną współpracą. Mogę realizować treści ze wszystkich trzech zagadnień, wystawiam faktury bez VAT, Oto przykłady realizacji w Google Docsach. Tutaj też nadmienię w takim razie, bo to chyba nie wybrzmiało, a to jest ważne, że gotowość, Twoja gotowość do podjęcia zlecenia nie jest dla zleceniodawcy argumentem, żeby olał 106 innych osób i dał zlecenie właśnie Tobie, bo znajdź mi spośród tych 106 pozostałych osób jedną która nie jest gotowa na podjęcie tego zlecenia. Jedną. Jedną, która powie, no w sumie mogę wziąć, ale w sumie to nie muszę, nie? Jeżeli znajdę tutaj takie zgłoszenie dzisiaj, to, to chyba, nie wiem, jakąś donację wpłacę na, na lewicę albo coś takiego, ale wątpię, że znajdę. Wszyscy zgłaszający się są gotowi do podjęcia zlecenia. Twoja gotowość do podjęcia zlecenia nie jest argumentem, nie jest wyróżnikiem. Maciej, pisze w sprawie Twojego ogłoszenia, które wrzuciłeś na FB. Jeśli jest dozwolone użycie AI w jakimś stopniu, to byłbym zainteresowany. W przypadku turystycznych, mogę powiedzieć, że pracowałem dla X niestety bardzo krótko, i jak się zaczął COVID, zaczęli robić cięcia. Ok. O nieruchomościach pisałem sporo. Tekcji związane z tym, dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie do rankomatu. Tu już jest spoko, bo ja też pracowałem w rankomacie, to może być jakieś uderzenie w znajomość Lifestyle, nie wiem, czego dokładnie. Stawka 11 zł za 1 mi pasuje, wspomagałbym się AI, spoko. Moje moce przerobowe to 100 k tygodniowo, spoko. Nie podałeś, jakie długości mają być teksty, więc nie wiem. Podoba mi się ogólnie zgłoszenie. PS. Dobre. PS. PS. Dzięki za to szkolenie. Pierwszego dnia byłem online na Facebooku. Kolejne dwa odcinki odsłuchałem z odtworzenia, akurat wypuściłem mnie. Nie? Natomiast lekcje bardzo wartościowe. Fajnie, podoba mi się. Ktoś mnie śledzi. Gdy wróciłem do zdrowia, to miałem tyle zleceń, że w zeszły weekend musiałem też pisać treści. Przez sobotę i niedzielę. Ok. Drugie PS. Trochę beka z kopii, którym piszesz, żeby zgłaszać się w mailu, a Ci piszą priv pod postem. Jak jako, jako content manager i szukałem ludzi do pisania, to było to samo. 80% ludzi nawet nie potrafi przeczytać całego ogłoszenia. Alleluja. Macieju, jeśli to oglądasz, to ja Cię przepraszam za to, że wziąłeś udział w tej chorej akcji, ale jak będę miał dla Ciebie zlecenie i bardzo możliwe, że coś z ubezpieczenia nieruchomości albo o nieruchomościach, coś się dla Ciebie znajdzie ewentualnie coś turystycznego, też na to zgłoszenie bym się odezwał. Tu coś dla mnie jest. Tu są jakieś argumenty. Fakt, faktem brakuje CTA. Chciałbym zobaczyć większe portfolio, na przykład, zwłaszcza stronę internetową. Chciałbym zobaczyć próbki tekstów. Nie ma próbek tekstów, ale jest najwięcej argumentów. I tak naprawdę ja w tym momencie, na tym etapie, jako zleceniodawca, jestem skłonny dopytać te osoby o teksty. Dalej, bo jeszcze 82. Dzień dobry, ja nie nawiążę współpracę, Chodzi o ogłoszenie na Facebooku. Tutaj ale nie wkleiłam linka. Szukam copywritera lub copywriterki nie Aha, wkleiła moje ogłoszenie. Spokojnie. proszę o zgłoszenie na maila, proszę o informację. Ja się już zgubiłem w połowie. Nie wklejajcie treści ogłoszenia w mailu, to tyle mogę powiedzieć. Nie wklejajcie. Będę wdzięczna za odpowiedź to nie jest tak. Dzień dobry. Na nawiązaniu do Pana ogłoszenia na jednej z grup na Facebooku. Przesyłam kandydaturę na stanowisko copywritera w branży Lifestyle, turystyka nieruchomości posiadam doświadczenie. Hmm. Może to pomoże komuś, ale. W tekstach nie ma boldów, nie ma pogrubień, nie ma kursyw, a to jest jakiś sposób, żeby zwrócić uwagę czytającego na konkretne fragmenty. Przecież my to robimy codziennie w pracy, tak? Jestem otwarta na wykorzystanie narzędzi AI, jestem pewna, że mogę wnieść istotny wkład do Państwa zespołu, dostarczając wysokiej jakości treści. Z chęcią podejmę się tego wyzwania. Z niecierpliwością czekam na możliwość omówienia szczegółów współpracy. Dużo tekstu, ale mało konkretów i mało argumentów. Dla porównania poprzednio Maciej podał mi sporo argumentów pisałem dla wakacje.pl, pisałem dla rankomatu. Byłem na webinarze u Maćka murkowskiego. Wiem jak robić prompty. Jako content manager szukałem copywriterów. Tu nie ma argumentów. Dalej. Zainteresowała mnie Pana oferta, dlatego pozwoliłam sobie napisać. Mam czteroletnie doświadczenie. Czemu wszyscy zaczynają tego doświadczenia? Moje portfolio jest dostępne pod linkiem OK na jakiejś zewnętrznej stronie. Dodatkowo w załączniku podesłałam teksty. Podesłanie tekstów jest zawsze spoko. Jeśli treści nie wymagają wiedzy specjalistycznej, podejmę się każdego tematu. To nie jest dobra rekomendacja. Korzystając z AI jestem w stanie przygotować treści w ilościach hurtowych. Spoko, eee, pracuję na podstawie. Jeśli ma Pan jakieś pytania, chętnie odpowiem, czekam na kontakt. Nie mam pytań, jadę dalej. Dzień dobry, odpowiadam na ogłoszenie dotyczące copywritingu, przesyłam portfolio. Może Pana zainteresuje, może mnie zainteresuje, a może nie. Może mnie zainteresuje. To jest portfolio w PDF, ie ja je sobie przejrzę. O mnie, o mnie, o mnie. Moje hobby. Dopiero w połowie, za połową są współpracy. Nie. Zgłoszenie jednym zdaniem w portfolio jest CV, opis. I klient nie chce czytać Twojego CV. Klient nie chce czytać Twojego życiorysu. Jego twój życiorys nie interesuje. Jego interesuje to, w jaki sposób rozwiążesz jego problem. I czy masz potwierdzenie tego, że udało Ci się rozwiązać ten problem u kogoś innego. Dalej. Cześć, Daniel, Zgłaszam się do realizacji zlecenia. I tu jest screenshot. Tego zlecenia. Widziałem tam już trochę zgłoszenia, gdybyś potrzebował jeszcze trochę mocy przerobowych, zapraszam do kontaktu. Nawet no, spoko to ogłoszenie. Tylko, że tutaj znowu nie mam potwierdzenia jakichś umiejętności, nie mam realizacji, nie mam argumentów. Właściwie mało tutaj jest. Dalej. W, w nawiązaniu do ogłoszenia umieszczonego na rezultacie, zgłaszam chęć podjęcia współpracy. To otwierające zdanie, ja nie powiem, czasem jestem leniwy i czasem tak to zdanie wygląda, że buduje kontekst. Dałeś zlecenie, ja się na nie zgłaszam. To powinno być dla Ciebie znajome. Ale jeśli na przykład ktoś parał się literaturą, tam to pierwsze zdanie musi wbijać w fotel. Ono nie może być, że był piękny, słoneczny, wrześniowy dzień 5 września, kiedy Daniel siedział przed komputerem i czytał ogłoszenia na, i czytał zgłoszenia na swoje zlecenie. To musi wbijać w fotel. To musi być coś takiego, jak przy 77 zgłoszeniu oczy Daniela zaczęły krwawić. Na przykład. Nie wiem, czy dawno pisałem. Copywriterem jestem od 6 lat. Dobra, dalej nie czytam. Dalej nie czytam, bo już mnie to denerwuje. Kolejne zgłoszenie. Chętnie dostarczę trochę treści, piszę od ponad 15 lat. Autentycznie mam ochotę, jak ktoś mi pisze o tym, ile lat ma doświadczenia, wyłączać. Znaczy, lata doświadczenia będą miały znaczenie, bo ja czasem się tym posługuję, kiedy na przykład piszę o tym, że byłem 4 lata agentem ubezpieczeniowym, ale ja to piszę dla osób, które szukają content writera od ubezpieczeń. Więc to może mieć znaczenie. Półtora roku pracowałem w rankomacie. Przez te półtora roku napisałem ponad 200 artykułów, z których większość jest na topach w Google do tej pory. Tak można wpleść doświadczenie, ale to, że masz 15 lat doświadczenia, że piszesz od 15 lat, to, to jeśli nie ma tu kontekstu, to, to to nie ma znaczenia. Referencje i portfolio znajdują się na stronie. Pierwsze zgłoszenie ze stroną internetową. Dobra, dalej. Strona internetowa na plus, 15 lat doświadczenia na minus, i nadal nie ma argumentów. Są przykładowe teksty, ale nie ma argumentów, które przekonają mnie do wyboru tego konkretnego człowieka. Znaczy, tutaj też, żeby była jasność, ktoś może sobie pomyśleć, że jestem wybredny, że jestem dupek, że jestem ostry krytykant i, i że się pastwię nad kimś, ale jeżeli masz równać, to równaj do góry, równaj do topu, nie równaj do średniej, nie równaj do, do dołu stawki, równaj do góry. Jeżeli będziesz mieć najlepiej wyżyw... wyżyłowane zgłoszenie na zlecenie, to dajesz sobie najwięcej szans na to, że to zlecenie dostaniesz, a nie że się zgłosisz przeciętnie i, i idziesz na skalę. Bo im więcej się zgłosisz, tym więcej dostaniesz. No, kurde nie. Dalej. Chętnie nawiążę współpracę odnośnie nisko specjalistycznych treści z AI, rozliczenie na podstawie faktury. ogarniam wszystkie wymiany tematy w załączniku w mojego portfolio, linki, PDF. Dobrego dnia. Tyle. Dziękuję. Cześć, zapraszam do współpracy Instagram i mail TikTok moje portfolio. Tyle. Dalej. Jestem zainteresowana współpracą w zakresie yy, copywritingu. Piszę tekst od kilkunastu lat. Podczas stawka jest ok. Rejobił. Wszystko małymi literami. Jednym zdaniem, nie dzięki. Dzień dobry. Panie Danielu, oczekiwana przez Pana hurtowa ilość tekstów, które będą dodatkowo unikalne i dostarczone na czas. To mogę zagwarantować. Zmęczyłem się, czytając to zdanie. Jestem content managerem, nieustalnie. Jeśli chodzi o pisanie z ja również mam na koncie takowe publikacje, o, co więcej, średnia unikalność pomnianych tekstów to 90-95%. Co jest wynikiem akceptowalnym nawet przy bardziej wymagających dziełach pod link building. To jest argument, ale ja bym chciał te teksty zobaczyć. Nie ma tekstów, nie ma strony, nie ma portfolio. Mogę wystawić fakturę, prowadzę działalność, spoko, mogę się rozliczyć PayPalem, spoko, jestem skłonny przedyskutować inne formy, spoko, jest to też jakiś argument. Chociaż podejrzewam, że chodzi o rozliczenie poza fiskalne i ja na to nie pójdę. Zapraszam do kontaktu. W przypadku pytań jestem do dyspozycji. To zgłoszenie jest ok. I nawet był uśmieszek w temacie. Rafał, jeśli to oglądasz, to pozdrawiam. Dalej, w nawiązaniu do pana Ferzyna, zgłaszam swoją kandydaturę. Posiadam 8-letnie doświadczenie, na... dalej nie czytam. Copywriter AI, czyli zgłaszam się do realizacji poniższego zlecenia. CV i referencje w załączniku se znajdź. Chcę znać, to ja sobie to powiedziałem, to nie jest napisane. Wystawiam fakturę VAT, screenshot mojego zlecenia i to jest tyle. Nie ma argumentów żadnego. O, teraz mój faworyt X, Z, ZX, ZX, ZX. Nie połamałem sobie jeszcze języka. Dzień dobry. Swoją przygodę jako i freelancer rozpocząłem rok temu, kończąc swoje pierwsze zlecenie na 50 tysięcy tekstów. OK. Specjalizuję się głównie w tematach związanych z gastronomią. Ja już nie czytam. Jako zleceniodawca ja już nie czytam, ale ciekawe mnie, co jest dalej. Cyberbezpieczeństwa produktów dla dzieci. Tematy wydają się interesujące. Chętnie będę poszukiwał odpowiedzi podczas pisania, Aha, czyli będziesz się na mnie uczył. Zdaję sobie sprawę, że napisała do pana wielu copywriterów z większym doświadczeniem. Jednak jeśli otrzymam szansę na rozwinięcie swoich umiejętności, na pewno nie zawiodę. Nie wiem, czy na pewno nie zawiedziesz, ale podoba mi się to zdanie. Jest to jakiś argument i jest to uderzenie w to, że doświadczenia nie masz albo że masz go mało, ale jesteś w stanie, obiecujesz mi zaangażowanie, które pokona bardziej doświadczone osoby. Super. Nie ma portfolio, nie ma strony. Chciałoby się więcej argumentów za tym, żebym wybrał tę osobę, ale ich nie ma. Zwalam to na karb doświadczenia. Może się odezwę. W sumie, jak tak teraz myślę, to ta, ta nazwa XZXZ w jakiś sposób się wyróżnia, ale z drugiej strony. Nie buduje zaufania. Mimo wszystko, kwestia do przemyślenia. Współpraca copywriter. tu jest Jakub. Jakub dał się złapać na beta. Dzień dobry, piszę w odpowiedzi na głoszenie. Mam doświadczenie w tworzeniu treści z każdej e, nieruchomości, lifestyle, turystyka, linki. Rozliczam się na podstawie faktur VAT. Zapraszam do współpracy. Z jednej strony, zgłoszenie się niczym nie, niewiele wyróżnia, jest sporo linków, ale z drugiej strony, jak ktoś lubi konkrety i do brzegu, to zgłoszenie jest ok. Dobra, jedziemy dalej. Dzień dobry, prisydzenie. Nazywam się XX od kilku lat pracuję do rewczoraka jako copywriterka. Moje teksty były publikowane przez serwisy takie jak OK, a także na blogach sklepów internetowych. Od marca współpracuję z portalem XYZ. Specjalizuję się w tekstach lifestyle'owych, parentingowych oraz poradnikowych. Dlatego z chęcią nawiązałabym współpracę w zakresie tej tematyki, chociaż inne tematy nie są mi straszne. Mnie odstrasza, jak ktoś pisze, że inne tematy nie są mi straszne. To jest dla mnie komunikat. Na czymś się znam, ale udaje, że znam się na wszystkim po to, żeby dostać jakiekolwiek zlecenie. Nie robiłbym tego. Mogę się zmierzyć również z tekstami na temat turystyki. Kilka tekstów mojego autorstwa. Link do Google Drive'a. Nie ma strony, argumentów też tak za wiele nie ma. Dzień dobry, chętnie nawiążę współpracę przy pisaniu tekstów z podanych tematów najlepiej czuję się w Lifestyle'u i turystyce. Załączam przykładowe teksty i tyle. Ok, jedziemy dalej. Hej, moje wpisy na stronie. Jedna strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona. I mam wpisać w szukajce imię i nazwisko. Nie chcę mi się tego robić. Jestem leniwym zleceniodawcą i chcę mieć wszystko podstawione w tym mailu pod Ray. Dzień dobry, piszę w odpowiedzi na posta w grupie. Jestem copywriterką SEO, dziennikarką. Pracowałam m.in. dla firm z branży beauty i lifestyleowych, jak i z branży nieruchomości. Mam działalność forma współpracy B2B w załączniku CV. Na życzenie mogę dostarczyć próbki. Ewentualnie podejmę się zadania rekrutacyjnego, piszę szybko i sprawnie moje doświadczenie w redakcji i korekcji gwarantuję, że teksty są dopracowane językowo. Jest CV, nie ma portfolio, nie widzę tekstów, nie ma strony internetowej, CTA, hmm, powiedzmy, że takie sobie, jadę dalej. Dzień dobry, w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na web przesyłam próbki tekstów. OK, oferuję współpracę na mojego młodzieży, w grę wchodzi faktura USMI, gwarantuję terminowość, Kurde, ja znowu liczę na to, że wśród tych 107 zgłoszeń będzie ktoś, kto nie gwarantuje mi terminowości. Terminowość nie jest żadnym wyróżnikiem marki ani wartością dodaną do współpracy klienta. To jest nasz zasrany obowiązek, żeby dostarczyć tekst na czas. Zasrany obowiązek. To powinno być w pakiecie. To jest mniej więcej tak, jakby producent samochodów powiedział klientowi kupującemu samochód, że samochód zawiera silnik. Zajebiście, że samochód zawiera silnik. Szukam akurat samochodu bez silnika. To jest logiczne, że samochód ma mieć silnik. To nie jest jakiś wyróżnik, że nasz samochód ma silnik. Jeżeli twój samochód ma silnik jakiejś unikatowej technologii, spoko, to jest jakiś wyróżnik marki. Jeśli twój silnik ma 1000 koni mechanicznych i ciągnie 350 km na godzinę, spoko, to też jest jakiś wyróżnik marki. Wyróżnik tego konkretnego modelu. Ale to, że samochód ma silnik albo kierownicę, nasz samochód ma kierownicę. Wybierz nas, bo nasz samochód ma kierownicę. Witam, piszę w odpowiedzi na ogłoszenie odnośnie tworzenia treści w temacie lifestyle, turystyka, nieruchomości. I tak się składa, że w każdej z nich świetnie się czuję. Jestem biegła. No kurde, aż mam ochotę teraz sprawdzić to, zlecić tak kurewsko trudne teksty z tych tematów, że yy, zgłaszająca osoba się wyłoży. Naprawdę, ja jestem złośliwy strasznie. Jak ktoś słucha tego podcastu i ogląda mnie od jakiegoś czasu, to wie, że ja jestem złośliwy. Pozdrawiam. Imię i nazwisko i strona internetowa. Jest strona internetowa, to jest na plus. Dalej. Jestem zainteresowana współpraca przy pisaniu tekstów. Nie ma polskich znaków, to już jest dla mnie no no. Rozliczenie możliwe przez Yuzmi lub umowę. Ok, już od razu do rozliczenia. Ukończyłam studia magisterskie. Wow. Napisz mi jeszcze co było w podstawówce. W trakcie studiów zajmowałem się pisaniem recenzji. No to spoko akurat. Pracuję w dziale marketingu dużej firmy produkcyjnej, nie mówi jakiej zajmuje się tworzeniem wszelkiego rodzaju kopii to świetnie, ale też nie mówi jakiego. Organizacją eventów, tworzeniem kampanii marketingowych, spoko. Dla kogo? Ile kasy zarobiłaś swoim klientom? Jakieś opinie. To jest zostało mi jeszcze 60 zgłoszeń. Widziałem tylko jedno zgłoszenie z referencjami. Jedno zgłoszenie, które zawiera referencje. Sorry, na życzenie referencje. No to no nie. Dzień dobry, w nawiązaniu do ogłoszenia chętnie podejmę współpracę w zakresie tworzenia e później CV. Zapraszam, do... chętnie wykonam zlecenie próbne. Mało. Hej, w odpowiedzi na post w grupie copywriter poszukiwany. Zgłaszam swoją kandydaturę. Pierwsze pięć tekstów napiszę za połowę ceny. O, to jest argument. To jest argument, chociaż później pada, dotychczas pisałam na platformie Good Content, co jest antyargumentem. I dwa razy jest podpis, więc ktoś nie zwrócił uwagi na to, jak wysyła maila. Nie ma tutaj portfolio. Nie ma portfolio pewnie dlatego, że dziewczyna napisała na good content, a tam y, tekstów w portfolio nie można wstawiać, ale pierwsze pięć tekstów napiszę za połowę ceny. To jest argument. To nie jest argument, na który ja się chwycę, ale to jest argument, na który ktoś może się chwycić. To jest coś, co może zwrócić uwagę. Zauważ, że to wprawiło mnie w dobry nastrój. Zaciekawiło wręcz. Wcześniej były zgłoszenia, że ktoś mi da 8 zł za 1000 znaków, czyli tak jakby chciał mnie przekupić. Tutaj ktoś mi da 5 pier pierwszych tekstów za połowę ceny. To jest niby to samo, niby też próba przekupstwa, ale ubrana w inne słowa, w ar inną argumentację i już zadziałała na mnie inaczej. Bo ja tutaj nie udaję, ja tego nie wymyślam, nie zrobiłem sobie tutaj scenariusza. E, czytam na żywca, więc jest to jakiś argument, aczkolwiek chciałbym zobaczyć teksty, chciałbym zobaczyć efekty, chciałbym zobaczyć stronę internetową, jakieś portfolio, jakieś rekomendacje, coś z, z tych rzeczy, no i jakieś wyraźniejsze CDA, czyli typu kiedy możemy się zdzwonić. Dalej, e, kontaktuję się w związku z ogłoszeniem, chętnie podejmę współpracę, mam doświadczenie, e, wystawiam faktury. Tyle. Na raz. Dzień dobry, z przyjemnością podejmę się pracy na stanowisku. Ukryję. Mam doświadczenie, znam podstawy SEO, operuję niezbędnymi narzędziami, w tym AI. Mam duże moce przerobowe. Dobrze czuję się w tekstach w zakresie Z treściami unieromiałem, mniejszą styczność również się chętnie podejmę, czyli weźmie, bo chcę. Nie ma argumentów. Krótkie portfolio oraz CV. Ja sobie w to portfolio zajrzę. Pierwszy tekst, w pierwszym nagłówku jest literówka. Teksty akurat niezłe. Ale mamy jeszcze 55 zgłoszeń, więc jedziemy dalej. Szanowny Panie, wow. w nawiązaniu do ogłoszenia dodanego dziś na jednej z grup, piszę od ponad dekady, głównie dla prasy, teksty są, teksty prasowe są, stawka mi odpowiada, AI nie używałem jeszcze, jednak szybko się uczę, no, może klient będzie chciał, żebyś się na nim uczył, może nie, ja akurat nie chcę, preferowane rozliczenie, powiedzmy, chętnie zapoznam się ze szczegółami, terminami, tematami, objętością, przynajmniej są teksty. Dalej. Zgłaszam się jako dyspozycyjny chętny do ogarniania wszystkich trzech tematów Copywriter. Już mówiłem, że gotowość do pracy nie jest argumentem. Moje doświadczenie obejmuje ponad dwu letnią współpracę dla serwisu yy, i tu pana nazwa serwisu oraz sporadyczne tworzenie artykułów na zlecenie w odpowiedzi na różne oferty na Uzmi. Umiem korzystać z narzędzi AI i sprawdzać wygenerowany teksty. No. <laughs> Dobre. na Najchętnie no, rozliczam się poprzez Uzmi lub umowę zlecenie. Tyle. Mało teksty z załączników w Google Docsach, nie ma strony, mało wyraźne CTA. Jest trochę tego autorytetu, bo ta współpraca z tym serwisem coś stanowi, aczkolwiek nie jest to najlepsze zgłoszenie. Szanowny Panie, w odpowiedzi na ogłoszenie kandydatury, jestem z Parlamentu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, posiadam, że mogę zaoferować Panu około 4 godzin pracy dziennie. To jest ciekawe. Biorąc pod uwagę, jestem gotowa podjąć współpracę w oparciu o stawkę, w oparciu o stawkę 11 zł za 1000 znaków, wszystkie trzy obszary są mi dobrze znane, posiadam w nich doświadczenie, ale nie ma tekstów, nie ma możliwości wystawiania faktur. Jestem otwarta na współpracę. Nie ma tekstów, nie ma opinii, nie ma strony, nie ma portfolio. Wskazanie mocy przerobowych 4 godziny pracy dziennie to jest ok, ale ja nie widzę tutaj zaufania. Nie, nie czuję zaufania. Dzień dobry, piszę w odpowiedzi na post. Jaki sposób rozliczenia? Po o kurwa, dobra, od razu do tego, od razu do rzeczy, nie. Jaki sposób rozliczenia? Taki sposób rozliczenia, że najpierw trzeba byłoby mnie przekonać do tego, że to z tobą mam się rozliczać za te teksty. Moim zdaniem to zgłoszenie akurat jest brakiem szacunku dla zleceniodawcy, i gdybym faktycznie to zlecenie dawał, to nawet bym się skusił tutaj odpisać. To w nieprzyjemny sposób. Jaki sposób rozliczenia, kurde. Dowolny. Mogę, mogę ci przynieść te pieniądze do domu, jeśli chcesz. Jeśli jesteś warta tych pieniędzy, które chcesz to mogę Ci je przynieść do domu. Mogę wysłać gołębiem, albo kurierem, albo szoferem PKP Cargo. Czy jest jakiś inny sposób, żeby lepiej powiedzieć klientowi, chcę od Ciebie hajsu? Nie wiem. Trochę się teraz zeźliłem. Może jestem dziś jakiś niewyspany i marudny, ale do cholery. Twoim zadaniem jest dać klientowi wartość. Nie jest wziąć od niego pieniądze twoim zadaniem, tylko dać jemu wartość. I on w odpowiedzi za tę wartość daje Ci pieniądze. To jest wymiana. To nie jest tak, że jest... Dobra, dalej. Dzień dobry, wpiszę w związku z ogłoszeniem o pracy dla copywritera w załączniku, przesyłam swoje CV. Tyle. To ja mało. Jedno zdanie. Witam, chętnie się podejmę zlecenia. Jestem w stanie zajmować się wszystkimi trzema. Proszę o informację zwrotną, czy jest możliwość. Mm. Natrafiłam na platformie na pana ogłoszenie dotyczące. Mam czteroletnie doświadczenie w pisaniu różnych tekstów. Pracowałam dla agencji marketingowej, agencji reklamowych i prywatnych klientów. Fajnie byłoby powiedzieć dla jakich. Aktualnie studiuję poszukuję dodatkowych zleceń. No to powiedzmy, że. Jestem w stanie zrozumieć, jest CV, CV są te agencje, ale warto byłoby je mimo wszystko wpisać w zgłoszenie. Jakieś opinie, może strona, może jakiś dodatkowy argument, fajnie by zrobił robotę. Zgłaszam gotowość. Widziałem na jednej z grupę FB, że szukać copywritera do masówki, oto jestem. Zapraszam Cię na moją stronę, znajdziesz tam moje portfolio i co mam dalej zrobić? Cześć, piszę w sprawie ogłoszenia, które wpadło mi w oko na Facebooku. Kopi do nisko specjalistycznych treści. Dobrze odnajduję się we wszystkich tematach. pracowałem w nieruchomościach, dużo podróżuję, a na temat szeregu lifestylu wiele razy pisałam. Załączam portfolio. Teksty tworzyłam bez AI, chociaż też mam doświadczenie. Portfolio jest w PDF-ie. Powiedzmy, że OK, ale w tych paru zdaniach maila jednak chciałbym zobaczyć coś, co bardziej mnie skłoni do tego, żeby w to portfolio zajrzeć. Szczególnie, że już takie coś widziałem. Moje ulubione. Dzień dobry, jestem zainteresowana współpracą dotyczącą copywritera. ECB. Dalej. Szanowni Państwo, zapoznałem się z treścią oferty współpracy i przyznaję, że jest dla mnie bardzo atrakcyjna. Chłopie, 11 zł za 1000 znaków jest bardzo atrakcyjne. Come on. Ja bym zrozumiał, jakby ktoś napisał, że stawka jest niska, ale możemy coś podziałać, bo to AI. Teksty piszę regularnie od ponad 5 lat. Znowu doświadczenie. Przez ten czas stworzyłem już kilka tysięcy unikatowych artyków. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Skromną próbkę zamieszczam w załączniku, OK. Moje teksty mogę wzbogacić z darmowych banków zdjęć, OK. Rozliczenie już mi e, kugaru, powiedzmy, nie prowadzę działalności, mm, no spoko. Lub zaskazanych z Link do tekstu, ile kosztuje strona internetowa, OK. Profil na Fiverze. Powiedzmy, ale te, te pierwsze dwa zdania, które użytkownik, które odbiorca przeczyta, no to musi być coś, musi być coś więcej, po prostu musi być coś więcej. Dzień dobry, z chęcią nawiążę współpracę z fachowym podejściem do tematu. Oferuję stawkę 7 złotych za 1000 znaków. Uważam, że to uczciwa stawka, biorąc pod uwagę użycie AI. W sumie to jest ciekawy argument, że ktoś odbija, że 11 zł za 1000 znaków za użycie AI to jest za dużo i on zrobi za 7. I teraz jak tak sobie myślę. Ale nadal chciałbym tu zobaczyć portfolio, próbkę, stronę, argumenty, realizację, opinie. Cześć, jestem zainteresowana podjęciem współpracy, od copywritingiem zajmuję się od kilku lat. Z, zauważcie, bo ja czytam każde to zgłoszenie, pierwsze, pierwsze zdania, one brzmią identycznie, praktycznie identycznie. E, zleceń ubywa, dlatego szukam dodatkowego zajęcia, e, daj zlecenie. Przesyłam kilka moich tekstów, rozliczenie przez Juzmi OK, pracuję na etacie, mogę napisać max 5 tekstów dziennie. Jakbym szukał na stałe, to już bym na przykład nie wziął, ale dobrze, że o tym wspominasz, no bo wtedy nie będziemy sobie zawracać głowy. Dalej. W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na grupie zgłaszam gotowość do współpracy. Mam doświadczenie w tworzeniu treści, wykonuję artykuły blogowe, specjalistyczne, portfolio, przykładowe teksty w PDF-ie. Nic więcej. Dalej. Dzień dobry, prowadziłam serwisy informacyjne, ogarniam wszystkie tematy i wezmę 10 zł za 1000 znaków. Jestem bardzo zainteresowany i bardzo potrzebuję zleceń. U, wie desperacją. Nie rób tego w zgłoszeniu. Nawet jeżeli Cię naprawdę ciśnie na hajs, nie pokazuj tego w zgłoszeniu, bo jeżeli pokażesz desperację w zgłoszeniu, to ja wtedy przyjdę i powiem, ok, weźmiesz 10 zł, to ja Ci dam 7. Jeśli jesteś desperowanym copywriterem, to weźmiesz 7. I właśnie ojebałeś się na 30% stawki. Szukam copywritera i tu jest wklejone moje zgłoszenie, to mi się bardzo nie podoba, nie róbcie tak. Hej, piszę w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na Facebooku, chętnie nawiążę współpracę, mam spore doświadczenie. Hej, chętnie nawiążę współpracę, mam spore doświadczenie. To pierwsze trzy zdania chyba z 80% zgłoszenia, jakie dzisiaj przeczytałem. Z załącznika przysyłam CV i trzy przykładowe teksty. Dalej. Dzień dobry byłbym zainteresowany ogłoszeniem, szczególnie interesujemy mnie branża turystyczna i nieruchomości. Mam na swoim koncie artykuły blogowe i poradniki. Posiadam wykształcenie z zarządzania nieruchomościami. To jest argument. Wykształcenie to jest argument. Proszę o szczegółowe informacje. Mało, nie widzę tekstów. Nie widzę tekstów, nie widzę potwierdzenia, nie widzę budowy zaufania. Do tego, że wykonasz to zlecenie najlepiej. Dzień dobry, w odpowiedzi na ogłoszenie znalezione na grupie dla copywriterów przesyłam swoje CV. mam 8-letnie doświadczenie. Znowu, zwracam na to uwagę, znowu, odpowiadam na ogłoszenie, mam doświadczenie. Przesyłam przykładowe realizacje i tutaj dobrze, że linki świecą się na niebiesko, bo mógłbym nawet ominąć turystyka, linki nieruchomości, linki lifestyle, linki, spoko. Inspiracje ogrodnicze, rośliny, linki, remonty, linki, spoko. Linki są spoko. Tak naprawdę tu mogłyby być tylko linki. Linki, plus jakieś argumenty do tego, że warto zatrudnić właśnie ciebie, a nie kogoś innego. Wystawiam faktury. To tu taki pro-tip, że jeżeli wystawiasz faktury, to warto to zaznaczyć, bo przedsiębiorca może chcieć tę fakturę jednak dostać, nie? No jest, już mi jest kugaru, ale jednak wiesz, faktura to faktura. Dalej. Cześć, pisaniem zajmuję się nieprzerwaniem od 2008 roku. Tutaj na początek jest doświadczenie, a nie gotować do współpracy. Super. Na początku pojawiają się duże modele językowe. Korzystam. Ja też korzystam. Część mojej pracy znajdziesz tutaj. Link. Dobra. Tyle. Next. Dzień dobry. Jestem Henna. Do współpracy przy tworzeniu mam 5 doświadczenie. Jako copywriter pracuję dla klientów z różnych branż. Przy tworzeniu tekstów wykorzystuję czat GPT. Tyle. Dzień dobry. Jestem zainteresowany współpracą. Dyplomowany tłumacz. Nie szukam tłumacza. Hej Daniel, pracuję jako specjalista ds. marketingu, dodatkowo prowadzę swoją agencję. Kiedyś zaczynałam jako kopii, wymieniliśmy kilka zdań. W pracy na co dzień pracuję z AI, więc teksty to nie problem, zarówno jak i branża. Mam szeroką wiedzę z wielu dziedzin: nieruchomości, finanse, marketing, afiliacje i inne. Ok, przedstawiłaś mi się, ale nie przekonujesz mnie do współpracy. Dzień dobry, medluję gotowość do współpracy, zgłaszam swoją chęć podjęcia się współpracy, już piszę kim jestem. Od paru lat spełniam swoje marzenia. Jezu, to samo, ale przynajmniej napisane inaczej. Tworzę teksty, które realizują plany osobiste i biznesowe moich klientów. Wow, w końcu. Systematycznie piszę artykuły branży e-commerce. E, ten świat ma przede mną coraz mniej tajemnic. spokojnie, nie boję się wyzwań. Artykuły na bloga, sponsorowane teksty zapleczowe, wpisy, pytania. Py Dziewczyna zadaje pytania. To już jest też jakaś odmiana. Pisanie nie zawsze jest proste. Często wymaga researchu. dokładnego po to właśnie jestem, aby tworzyć teksty najlepszej, bo najskuteczniejszej jakości. To zdanie akurat jest trochę kulawe. Wyróżnia mnie kreatywność. Nie. Pierwsze potknięcie, kreatywność w copywritingu, znajdź mi copywritera, który nie jest kreatywny, który się przyzna do tego, że nie jest kreatywny, jest schematyczny, powiela to, co było w internecie i zasadniczo nie wymyślił nic innego. No nie. Cierpliwość, pozytywne nastawienie, spoko. Stawka, ilość pracy jak najbardziej mi odpowiada. W moich tekstach przemycam pierwiastek siebie, precyzję i pomysłowość. To jest jak na razie najlepszy tekst zgłoszenia, jakie dzisiaj przeczytałem. Chciałbym tylko zobaczyć teksty. Jeżeli chodzi o tekst, treść zgłoszenia, o treść samego maila, to jest najlepsze zgłoszenie. Ale nie ma tekstów, nie ma opinii, nie ma portfolio, nie ma strony. To wszystko powinno być. I to zdanie y, tworzę teksty, które realizują plany osobiste i biznesowe moich klientów. To jest bardzo dobre, ale to trzeba poprzeć dowodami. Trzeba pokazać te teksty i pokazać w jaki sposób one zrealizowały cele biznesowe twoich klientów. Panie Danielu, w nawiązaniu do ogłoszenia na Facebooku chciałbym zaoferować moją kandydaturę, żeby nie pisać za dużo o. Przynajmniej uzasadnim, że napisał jedno, dwa zdania. Po prostu piszę mój ostatni tekst. Uczciwe zgłoszenie. Cześć, chętnie rozpocznę współpracę w zakresie dostarczania nisko specjalistycznych treści. Mam wieloletnie doświadczenie. Again. Ponieważ kilka przykładów, inne wybrane realizacje są dostępne na stronie SpOKO. Lifestyle, turystyka, nieruchomości, wszystko jest, wystawiam fakturę serdeczności. Prawie dobrze. Dzień dobry, jestem zainteresowana współpracą. Autentycznie tu pokażę, jeśli jesteś na YouTube, to zobaczysz, jest jedno zdanie. A se mogę szybko odklikać w takim razie. Cześć, odzywam się w odpowiedzi na ogłoszenie, które zamieniłeś, y, zamieściłeś na y, grupie. Chętnie podejmę się tego zlecenia. Mogę pisać wszystkie branże, jestem w stanie pisać wszystkie teksty. Będę wdzięczna za rozważenie mojej osoby informację zwrotną. Osobę rozważyłem, informację zwrotną spróbuję wysłać. Informacja zwrotna to będzie ten odcinek zasadniczo. Powinienem go <laughs> wszystkim zgłaszającym się wysłać, ale ze mnie dupek. Kaj, e, byłabym zainteresowana współpracą w zakresie tekstów. Można prosić o szczegóły? Przynajmniej jest jakieś pytanie. Pozdrawiam, jest portfolio w doksie, w załączniku. Powiedzmy, mam mieszane uczucia, no bo teoretycznie, jeżeli dajesz krótkie zgłoszenie, w którym jest sam konkret, to jednocześnie mar marnujesz mniej czasu Twojego klienta, jeżeli zawrzeć konkret. Jeżeli jesteś w stanie przedstawić swoją sylwetkę i zbudować zaufanie, przekonać swojego zleceniodawcę w dwóch zdaniach, to w sumie nie jest to takie złe. Tylko problem w tym jest taki, że zazwyczaj te dwa zdania to są właśnie takie, że chętnie podejmę współpracę, mam duże doświadczenie. No to nie są te dwa zdania, których warto użyć. Jakby mi ktoś tutaj napisał, że w dwa tygodnie wygenerowałem 200 tekstów, które przynoszą teraz, tak jak pisał Marek Voltański ze swojej case study, że wygenerowali 15 tysięcy tekstów z narzędziem CopyMate i one zbierają 2000 kliknięć dziennie. To jest jedno zdanie. To przekonuje. To byłoby dla mnie argumentem. To tak do przemyślenia. Cześć, Daniel, kontaktuję się w odpowiedzi na ogłoszenie. Chętnie dowiem się czegoś więcej o ofercie. Każda z branż jest, nie jest mi obca, mam możliwość wystawienia faktury. Przesyłam kilka moich prac. Podsyłam również link do profilu na LinkedIn, tam gdzie pracuję. No powiedzmy. Powiedzmy, że ok. Spokojnego wieczoru. Dziękuję. <grych> Dalej, dzień dobry, jestem zainteresowana współpracą. Przesyłam swoje portfolio i tu są wklejone linki. Wystawiam faktury bez VAT. Powiedzmy. Dzień dobry, chciałam zapytać, czy może dalej poszukujesz do zespołu doświadczonego copywritera? Chętnie zaproponuję współpracę najlepiej stałą i długofalową. Nie poszukuję do zespołu, poszukiwałem do zlecenia. Przesyłam przykładowe teksty, tu jest link do Google Drive, Rozsyłam, rozliczam się na podstawie faktury B2B, przesyłam CV i certyfikat potwierdzający umiejętności. I tu jest certyfikat potwierdzający napisanie ponad 8 milionów znaków ze spacjami wysokiej jakości tekstów SEO od agencji. To jest coś. To jest coś, a zdjęcie tego certyfikatu w ogóle bym pewnie wkleił w treści tego maila. Portfolio w Excelu. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Jest to jakiś mek. Powiem tak, prawie dobrze. Prawie dobrze. Ja jestem dzisiaj wybredny i to jest jedno z lepszych zgłoszeń, tak naprawdę. Ten certyfikat plus. Lista tekstów w Excelu wygląda spoko, aczkolwiek to no, mogłoby być na stronie internetowej. Jeśli jesteś od 7 lat w copywritingu, no to nie wierzę, że nie masz 50 zł i jednego weekendu, żeby przysiąść i zrobić stronę. Tym bardziej, że mam kurs o tym, jak tę stronę zrobić. Szanowni Państwo, jak ktoś do mnie pisze, szanowni Państwo, to ja już widzę, że nie sprawdził mnie, gdziekolwiek mógł. Dlatego, że ja jestem sam, nie ma żadnego państwa, nie ma spółki, nie ma, ma 40-osobowego zespołu, ja jestem sam. Więc pisanie do mnie, szanowni państwo, w ogóle nie, nie robi na mnie wrażenia. Przesyłam swoje CV, wykorzystuję urlop wychowawczy, jestem dyspozycyjny, a chętnie podejmę się realizacji, nie posługuję się sztuczną inteligencją. Jednocześnie gwarantuję terminowość i rzetelność wykonanej pracy. A dalej. Dzień dobry, zacznę od tego, że nie posiadam zbyt dużego doświadczenia. Tworzyłem głównie zapleczówki i opisy produktów w agencjach. I paradoksalnie podoba mi się to zgłoszenie, dlatego, że na wstępie jest uczciwe, a uczciwość buduje zaufanie. Nie posiadam zatem portfolio. Da mi Pan szansę? Gwarantuję poprawność merytoryczną oraz językowo swoich tekstów, jak również ich unikalność. Jeżeli zaczynasz, nie masz doświadczenia i nie masz portfolio, tu pojawi się karta na temat tego, jak zrobić sobie portfolio bez doświadczenia i bez zleceń. Polecam to zrobić, dlatego, że w tym momencie piszesz tak. Zacznę od tego, że nie posiadam zbyt dużego doświadczenia. Tworzyłam głównie zapleczówki, opisy produktów w agencjach których nie mogę pokazać, bo mam NDA, co z pewnością jako doświadczony copywriter rozumiesz. Natomiast słuchałem Twojego bloga, zrobiłam Twój kurs stawiania strony internetowej, oto ona. I według Twoich instrukcji z filmu o tym, jak zrobić portfolio, zrobiłam sobie takie portfolio. Czy dasz, mi udowodnić tego, czy dasz mi szansę udowodnić, ile jestem warta? Brak doświadczenia na drobie ogromnym zaangażowaniem, którego doświadczeni copywriterzy nie mają, bo po, po paru bo po paru latach i po kilkudziesięciu tysiącach złotych są e, wygodniccy i może już trochę nawet lniwi. Jak te tłuste kocury. I takie zgłoszenie. Są argumenty. Są argumenty. Dzień dobry, cześć. zainteresowało mnie ogłoszenie. Jestem studentką e, wychowania fizycznego. Uwielbiam research. Terminowość to dla mnie podstawa. No, to jest argument. E, Chciałabym dowiedzieć się więcej o wymaganiach. W załączniku przesyłam próbki. Dzień dobry, piszę w sprawie ogłoszenia FB z grupy copywriterskiej, w, załączeniu, w załączniku przesyłam CV, tyle, na next Cześć, przeczytałam Twoje ogłoszenie, lubię pisać tego typu teksty, więc jeśli jeszcze potrzebujesz wsparcia, zgłaszam akces Zgłaszam akces, podoba mi się W załączniku przesyłam kilka swoich artykułów, wystawiam fakturę Witam, jestem zainteresowana pracą, prowadzę własną działalność gospodarczą, mam jeszcze wolne miejsce na dostarczanie treści, masz jeszcze, hmm, czy się łapie na to. Czasem pracuję przy użyciu AI, ale mam głowę pełną pomysłów, mnie, również tworzę teksty autorskie, cena podana w ogłoszeniu mi odpowiada, w każdej z trzech wymienionych branż się odnajduję. Jestem dostępna od zaraz i chętna do stałej współpracy. W ilościach hurtowych, tak jak to w ogłoszeniu było napisane, w swojej działalności redaguję wszelakie teksty, piszę artykuły, możliwe rozliczenie na podstawie faktury VAT, zmęczyłem się czytając to zgłoszenie wysyłane o drugiej rano. Tutaj pro tip. jak zgłaszasz się na zlecenie o 2 rano, to ustaw sobie wysyłkę na 8 rano następnego dnia. Da się to zrobić w większości providerów, w większości systemów do wysyłania maili. Tym sposobem nie pokazujesz, że jesteś desperatem. Eee, Marek, kontaktuję się z nawiązaniem do ogłoszenia w Facebookowej grupie, ja mam bogate wieloletnie doświadczenie, mam spore moce przerobowe i z chęcią podejmę się przygotowania na 200-400 tekstów, stawka jest OK. Współpracuję zdalnie na podstawie faktury. Znam zasady SEO. Bardzo długie zgłoszenie, bardzo dużo tekstów. Powiedziałbym, że za dużo. I też przy tym doświadczeniu i przy tym portfolio, zgłoszenie na zlecenie za 11 zł za 1000 znaków do treści z AI wzbudziłoby moje podejrzenia. Ja tu mam trochę skrzywioną perspektywę, bo gościa kojarzę i 3 lata temu brał 40 zł za 1000 znaków, a teraz się zgłasza za 11, więc coś mi tu śmierdzi. Dzień dobry, piszę w odpowiedzi na ogłoszenie. Mam doświadczenie. <laughs> Copywritingiem się zajmuję od 2014 roku. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów i rozpoczęcia owocnej współpracy. OK, ale tu nie ma argumentów, żebym ja Ciebie zatrudnił. Dzień dobry, pisaniem tekstów zajmuję się od przed 10 lat. O, teraz zaczynamy od doświadczenia. Zaczynamy od tekstów zapleczowych, opisów przez 3 lata. Wszystko cały zlany tekst. Nie mam, ja już przeczytałem, przeczytałem 90 zgłoszeń i jestem zmęczony. Jest portfolio, ja sobie w to portfolio zajrzę. Umiejętności, wykształcenie. To, przepraszam, to CV to nie portfolio, więc nie widzę tekstów. Dzień dobry, jestem zainteresowany ogłoszeniem. Czy ogłoszenie jest nadal aktualne? Jest w ogłoszeniu napisane, że nieaktualne. Dzień dobry wpiszę w odpowiedzi na ogłoszenie z Facebooka. Chętnie się podejmę współpracy. Bardzo dobrze się czuję w tematyce. Zajmuję się od 5 lat. Chętnie napiszę tekst próbny, który zweryfikuje moje umiejętności. To jest jakiś argument. Dalej. Agencja. O! Kornelia Wilczak Siema. Posiadam 15-letnie doświadczenie w copywritingu. Kornelia, polecam Ci odcinek mojego podcastu na, na Twój temat. <grystanie> Jestem zainteresowana stworzeniem dla Państwa tekstów. Siedzisz w branży tyle czasu i mnie nie znasz. Posiadam 15-letnie doświadczenie w copywritingu. Przez lata swojej kariery współpracowałam z wieloma firmami, markami, dla których tworzyłam różnego rodzaju treści. To brzmi jak tekst z AI. Jakie firmy? Jakie marki? Jakie treści? Gdzie te treści są? Jaki dały efekt, ile kasy zarobiły, jakie pozycje w Google, jaką wartość te teksty przedstawiają do, dla Twoich klientów. To, że Ty je tworzyłaś, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje to, po co je tworzyłaś i co z nich wyszło. W załączeniu przesyłam kilka przykładów, no to tylko, żeby ocenić jakość. Jeśli zaś nie potrzeba, mogę napisać coś na próbę, specjalnie dla Państwa. Wystawiam fakturę, 1000 znaków kosztuje 11 zł. Pozdrawiam. Nie, Kornelia, ode mnie nie dostaniesz nic nigdy. Dzień dobry, panie Danielu. Widziałem ogłoszenie na Facebooku i na Juzmi. O, ktoś dodał, dwa to dwóch. Pisaniem tekstów SEO zajmuję się od dekady, a doświadczenie mogłoby być później. Mam na koncie realizacje dla takich marek jak Ceneo, Marketer, Plus, Rosman, Zalando i wiele innych. Ok. Pisałem niezliczoną ilość tekstów o zróżnicowanej tematyce dla agencji reklamowych, w tym dla SCREO, Blurank, ICA i innych. 2-3 miliony znaków ze spacjami miesięcznie. Jestem przyzwyczajona do intensywnej pracy. To jest argument. Mam doświadczenie w treściach lifestyleowych turystycznych pisałam dla Rainbow Tour, spoko nieruchomościowych Engine estate. Spoko. Teksty, linki. Spoko, bogate portfolio, dużo załączników. Fajnie byłoby mieć tutaj już stronę internetową, ona nie kosztuje dużo. I fajnie byłoby mieć referencje. Aha, przesyłam też referencje. Przesyłam też referencje od klientów od BluRang, od Ceneo. Kurde, pierwsze zgłoszenie, w którym są, yy, pierwsze albo drugie zgłoszenie, w którym są referencje. To już jest coś, na co ja mogę zwrócić uwagę. Daj, dzień dobry, mogę dostarczać liczne teksty miesięczne w różnych kategoriach. Za 1000 znaków proponuję 8 zł netto. Nie negocjuj ze mną, bierz 11, daj 11, bierz 11. Słabe zgłoszenie. Dzień dobry, od kilku lat zajmuję się marketingiem, m.in. copywritingiem jako JDG. Rozliczam się na podstawie faktury. Normalnie moja stawka za 1000 znaków wynosi 25, jednakże jeśli jest pan w stanie zagwarantować kurtowe ilości i można wspomagać AI, chętnie nawiążę współpracę za 11 zł. Piszę zawsze na czas, pracuję 7 dni w tygodniu. Te 7 dni w tygodniu to jest jakiś argument, ale ja bym tak nie pisał, że normalnie biorę 25. Znaczy, ja wiem, że to jest kotwica i powinna zrobić wrażenie, ale na zleceniodawcy wrażenia raczej nie zrobi. Na mnie nie robi. Dzień dobry, chętnie podejmę się stałej współpracy przy tworzeniu tekstów. Mam kilkanaście doświadczenia, znany schemat. Obecnie zarówno treści z palca, jak i AI z korektą. Mogę podjąć się tworzenia, forma rozliczenia do dogadania, już UOD. Gwarantuję terminowość i <laughs> samochód z silnikiem. Jeśli jest Pan zainteresowany nawiązaniem współpracy, zapraszam do kontaktu w celu ustalenia szczegółów. Nie dziękuję. Dalej. Odpowiedziałem na Twoje zgłoszenie na Juzmi, ale przypuszczam, że dostaniesz tam mnóstwo zgłoszeń, dlatego dodatkowo spamuję Ci maila. Jest to jakiś argument. Moje, proszę, moje treści AI jest optymalizowane po COW w writerze senuto ma narzędzia, spoko. Mogę. E, z własnego czata GPTS ma własnego czata, jest to jakiś argument. Mogę zrealizować dowolną ilość w ten sposób w stawce 15 zł za 1000. O, ktoś negocjuje lub ogarnąć to na równie wysokim poziomie redakcyjnym, bez optymalizacji za stawkę, którą proponujesz. Prowadzę działalność, wystawiam faktury, chętnie przygotuję darmową próbkę tekstu. To zgłoszenie jest spoko. Chciałbym zobaczyć portfolio, chciałbym zobaczyć inne teksty, dla jakich marek ta osoba pracowała i itd., ale to zgłoszenie jest spoko i zawiera argumenty. Dzień dobry, piszę w odpowiedzi na ogłoszenie. Chętnie podjęłabym się współpracy w zakresie wszystkich trzech. Gwarantuję terminowe przesyłanie tekstów, stały kontakt, przesyłam CV i portfolio. W portfolio w PDF są linki, nie z branż, o które prosiłem. Dalej, witam, zgłaszam się do rekrutacji na stanowisko. Screenshot ogłoszenia, nie używam w moich tekstach AI. Na moim Instagramie znajdzie pan przykłady mojego lekkiego pióra w obszarach lifestyle, turystyka, nieruchomości. Uff. Jestem licencjonowanym przewodnikiem turystycznym. To jest argument. Eee, branża nieruchomości często zamieszcza sponsorowane posty na moim Insta. Ok. Poniżej link do konta oraz kilka przykładowych treści. Jestem doktorem nauk marketingu. To jest argument. Stawka dla mnie proponuje 10 zł. To jest kontrargument. Jeśli jesteś doktorem marketingu, czemu bierzesz tak mało kasy? I tu przykłady postów. Okay. Dużo grafik, dużo obrazków. Obrazki są fajne, lubię obrazki. Lu jako ludzkość lubimy obrazki, więc to zgłoszenie jest jeszcze w miarę ok. Cześć, piszę w odpowiedzi na ogłoszenie. Współpracowałem kilka lat z agencjami, napisałem tysiące tekstów. Mam teraz trochę czasu i specyficzną sytuację życiową. Dłubanie w takim tekstowym serku homogenizowanym jest jakaś kreatywność. Dałoby mi w tym momencie sporo komfortu. Ok, ale przekonaj mnie, dlaczego ja Tobie mam ten komfort dać. Łap, próbkę mojego pisania. No, akurat nie ta tematyka. Piszę w związku z Pana ofertą na Facebooku. Zajmuję się od 2011 roku. Mam doświadczenie w tworzeniu tekstów CEO zapleczowych. Wcześniej pracowałem w dzienniku, tygodniku, dwumiesięczniku. Jestem absolwentem filozofii i dziennikarstwa. Link do próbki tekstów na Google Drive. OK. Tutaj tej osobie odpisałem, bo od 2011 roku jest freelancerem. 13 lat i nadal uznał. Zlecenie za 11 złotych za atrakcyjne. Chciałem się dowiedzieć dlaczego i chyba te ilości hurtowe go skusiły. Co ciekawe, bo osobiście, jakbym nie miał automatyzm, automatyzmów, to na takie zlecenie bym się nie skusił, a mam dużo mniejsze doświadczenie. Dużo krótsze w sensie. I ze zgłoszeń to jest tyle. Padło jeszcze jedno zgłoszenie 1 września, czyli 4 dni temu, kiedy w stosunku do dnia, kiedy to nagrywam pytaniem o to czy ogłoszenie jest aktualne i w ogłoszeniu na fejsie jest napisane że aktualne nie jest. Na tym zakończymy zgłoszenia z Facebooka na maila, chociaż tam padło kilka zjúsm. I teraz podsumowanie, co przebija z tych zgłoszeń, co przebija z tych stu zgłoszeń. Schematyczność, brak wyróżnika, brak argumentów. Zgłoszenie według schematu. Chętnie podejmę zlecenie, mam doświadczenie. Jak dobrze kojarzę, 5 lub 6 osób miało swoją stronę internetową ze stu. Swoją stronę. Nie portfolio u kogoś, nie na zewnętrznym e, dysku, nie na zewnętrznej platformie, tylko swoją stronę. 5 lub 6 osób. Później sprawdzę dokładnie, ale 5 lub 6 osób ze 107 ma stronę internetową. Co to, co to Tobie mówi? Kurde, może ją założę. To już będzie jakiś argument. W dwóch zgłoszeniach były referencje. W dwóch zgłoszeniach były referencje od klientów. To jest trochę mało. Dwa zgłoszenia na 107. Więc tak podsumowując, jakie mogę mieć protipy dla Ciebie na zgłoszenia na fejsa. Nawet jeżeli robisz za taką stawkę, no to jakoś trzeba się tutaj wybić, nie? I spośród tych 107 osób możesz się wybić w taki sposób. Po pierwsze, olej lata doświadczenia. Jeśli chcesz o tym napisać, napisz na końcu, ale jeżeli już piszesz, że 10 lat coś robisz, napisz co robiłeś lub robiłaś w trakcie tych 10 lat, dla kogo i z jakim skutkiem. I ten skutek jest tutaj najważniejszy. Nie to, że 10 lat oddaję teksty za pieniądze i nic z tego nie wynika, tylko skutek. Załóż stronę internetową. Mam bezpłatny kurs, jak to zrobić. Link będzie w opisie. Możesz się zapisać. Nawet nie musisz wchodzić na listę mailową. Możesz go sobie po prostu pobrać, obejrzeć, założyć stronę. Podeśl mi później info, że, że strona stoi. To cię dorzucę na landingu, jako osobę, która z moim kursem tę stronę założyła, żeby móc się Tobą chwalić i żebyś Ty mógł lub mogła. Się mną. I tym, że z moim kursem udało Ci się zło złożyć stronę, która teraz przyprowadza Ci klientów i, i, i przekonuje ich do współpracy z tobą. Nie ma call to action, nie ma w tych mailach, w większości nie ma call to action. To, że z niecierpliwością czekasz na odpowiedź, nie jest call to action. To, że zapraszasz do kontaktu, nie jest call to action. Ludzie są, ludzie mają sprasowane mózgi, szczególnie ktoś, kto przyjmuje, daje dużo zgłoszeń. Szczególnie ktoś, kto długo siedzi w marketingu, tak jak ja, i te komunikaty marketingowe tu już tylko tak jednym uchem wlatują, drugim wylatują, Więc człowiekowi, tak jak zresztą w tekstach to robisz, człowiekowi trzeba powiedzieć dokładnie, jak chłop, krowie na rowie, co ma zrobić następne. I nie daj sobie wmówić, że to jest klient, który płaci pieniądze, więc nie będziesz mówić mu, co ma robić. Nie będziesz mówić mu, jak ma żyć. Będziesz mu mówić. Osobiście mam na przykład założony zenkal i w tym zenkalu mam. Ustawione spotkanie, konsultacja, the best content. I jak, jak chcę się z klientem na spotkanie umówić, to mu wstawiam ten link do, Zen do Zenkala i mówię, proszę się umówić na spotkanie w dogodnym terminie, umówimy szczegóły. Ewentualnie podaję konkretną datę w tym i w tym dniu. Chociaż podobno teraz też już to nie działa, ale jak widzisz po tych zgłoszeniach tutaj CTA w większości nie było. Więc jakiekolwiek CTA zrobi robotę. Nawet pokusiłbym się o coś takiego żeby napisać, że żeby napisać do potencjalnego zleceniodawcy, że w toku tych zgłoszeń, bo pewnie przyszło ich kilkaset, podaję hasło. Okoń. I prosiłbym odpisać śledź. Na przykład. Myślę, że to jest coś, co zleceniodawcę wyrwie z marazmu, z marazmu przeglądania 107 prawie takich samych zgłoszeń, skłoni go do działania i on odpisze śledź. I Ty wtedy odpisujesz na to, OK, to mam teraz Twoją uwagę, możemy porozmawiać o biznesie. To jest, brzmi idiotycznie, ale to jest zawsze coś innego niż zapraszam do kontaktu, czekam na odpowiedź, będę wdzięczny. Tematy maila. Tematy maila, czyli tak naprawdę najważniejszy, najważniejsza rzecz, bo jeśli by mi się spieszyło i nie nagrywałbym tego odcinka, to bym tych tematów nie czytał. A przeczytałem wszystkie 107 tematów. Jak zrobić dobry temat maila? Zrobiłbym research. Przede wszystkim zrobiłbym research. Wykorzystałbym familiarity bias, czyli skrzywienie znajomości. Mirek Burnejko na przykład mówił o czymś takim, że dostał kiedyś maila o treści w nagłówku, dzwoniła do mnie twoja żona. No i kliknął. Facet ma milionowe biznesy, ale kliknął takiego maila. I to był bait. To był prosty, czysty bait, i on tak dobry, że do tej pory go zapamiętał, uczy o tym w kursie. Wykorzystałbym lukę informacyjną, wykorzystałbym ten familiarity bias, wykorzystałbym parę innych technik copywriterskich, które z definicji jako copywriter powinieneś znać, i stworzyłbym taki temat, którego nie da się nie kliknąć. Bo o to w tym wszystkim chodzi, o to, żeby kliknąć i żeby zleceniodawca kliknęło, o nic innego. Bo jeżeli zleceniodawca nie kliknie Twojego maila, to choćbyś napisał najlepsze zgłoszenie, miał opinię, referencje, portfolio, rekomendacje prezesa Orlenu, to nic nie da. To nic nie da, to jest tak jakby umówić się na randkę i nie wpuściliby Cię do knajpy. Choćbyś się odstawił nie wiadomo jak i był najprzystojniejszym facetem z najlepszą gadką na świecie. Nie wpuścili Cię do knajpy, nie ma randki. To jest tak ważne. Kolejna rzecz to jest brak konkretów. Co rozumiem poprzez konkret. Konkret umówmy się, jak ktoś zleca treści, to nie zleca ich po to, żeby dać copywriterowi zarobić, zleca je po to, żeby samemu zarobić, albo zaoszczędzić czas. Jeżeli ja zlecam treści, to też nie po to, żeby dać komuś zarobić, nie prowadzę działalności charytatywnej. Ja chcę odzyskać kawałek swojego życia. I Ty masz mi udowodnić, w jaki sposób właśnie ty najlepiej oddasz mi moje życie. Bo uwierz mi, że zatrudnienie kogoś i tłumaczenie mu, jak ma wykonywać swoją robotę, to nie jest odzyskiwanie życia. To jest zamiana jednej upierdliwej roboty na drugą upierdliwą robotę. Bo zamiast robić to samemu i się y, męczyć po 10 godzin dziennie, ja muszę to tłumaczyć komuś. Więc robię w efekcie to samo, wykonuję za niego jego pracę. No to gdzie tu jest sens? Przekonaj mnie konkretami, że zdejmiesz ze mnie ten obowiązek. Powiedz mi, że nie trzeba ci tłumaczyć prostych rzeczy. Na przykład. Powiedz mi, że pracowałeś na etacie, więc masz doświadczenie pracy pod kontent managerem. Wiesz, jak przyjmować wskazówki, wiesz o co pytać, wiesz kiedy pytać, wiesz kiedy komuś zawracać dupę. Na przykład, konkret. Mam doświadczenie, pisałem wiele różnych tekstów, mam kilkanaście tysięcy realizacji. To nie jest konkret. Jaki to jest konkret? Co ciekawe, nikt z tych 107 osób nie zadzwonił. Mój numer jest w sieci. Można byłoby zadzwonić. Nie prosiłem o telefon, ale to już byłby jakiś unikat. Dzień dobry. Nazywam się Daniel Bartosiewicz, dzwonię w sprawie zlecenia, dlatego że wysłałem maila i na wszelki wypadek chciałbym zadzwonić, dlatego że w rozmowie telefonicznej załatwimy więcej w krótszym czasie niż e, pisząc maile kiedykolwiek byśmy załatwili. To jest dla mnie jakiś argument. Ja wtedy pytam: Podaj mi trzy powody, dla których mam zatrudnić właśnie ciebie. I ty masz mi podać te trzy powody. Jeśli mi ich nie podasz, to się nie przygotowałeś do rozmowy. Kolejna rzecz: nikt nie wysłał wideo. Nie mówię, że to jest jakiś standard w branży, ale to jest dla ciebie jakaś szansa, żeby się wyróżnić. Nagrać krótkie wideo, tak jak ja teraz nagrywam, i powiedzieć. Dzień dobry, panie Danielu. Odpowiadam na zgłoszenie, mam doświadczenie. <laughs> nie zresztuję. tego nie mów. Dzień dobry, Panie Danielu. Widzę, że szuka pan copywritera, czyli ma pan za dużo roboty i chce pan odzyskać trochę swojego życia, i ja panu to życie oddam. W stawce 11 zł za 1000 znaków z użyciem AI wykorzystam swoje systemy i swoje doświadczenie, które wykorzystywałem już u klienta X, Y i Z, żeby zaoszczędzić Panu pieniądze i zaoszczędzić Panu czas i oddać Panu Pańskie życie. Tu jest moje portfolio, to są teksty tworzone ze wsparciem AI z branży lifestyle, nieruchomości i turystyka. Dla klienta takiego, takiego i takiego, to jest na stronie takiej, takiej, takiej. Tu jest moja strona internetowa na temat y, copywritingu, gdzie też trochę pisze z AI, a trochę nie. I ta strona ma tyle i tyle ruchu i takie i takie słowa kluczowe w top 3. Tu jest opinia od klienta, dla którego ostatnio robiłem. Klient jest bardzo zadowolony. Tu są referencje od agencji, w której pracowałem. Y, coś tam, coś tam, coś tam. Y, kiedy możemy się umówić? Proszę podać mi datę, kiedy może się Pan spotkać ze mną na 20 minut porozmawiać, jeżeli chce Pan ze mną porozmawiać, a jeżeli nie, to będziemy pisać. I może forma rozliczenia. Wystawiam fakturę, jestem czynnym łatowcem. Tutaj protyp, że jak, to, jak firma jest na VAT-cie i może to sprawdzić, czy jest na VAT-cie, to jeśli Ty jesteś na Wacie, to jest argument za zatrudnieniem Ciebie, bo wtedy firma odliczy sobie VAT. A jeżeli na VAT-cie nie jesteś, to yy, proponuj rozliczenie przez Usmi, bo w tym rozliczeniu Usmi wystawia faktury z VAT-em klientowi. Ty dostajesz kasę bez VAT. Bo dostajesz umowę o dzieło, oni dostają fakturę z VAT-em, więc ten VAT mogą sobie odliczyć. Protip. Kolejna rzecz, tylko w jednym mailu było PS. Właściwie dwa PS. PS często jest jedyną rzeczą, jaką ludzie w mailu czytają. Zawsze warto dać PS. PS na przykład w tym przypadku, śledzę Twój podcast i zalatuje mi baitem. To zlecenie zalatuje mi baitem. Jeżeli to zlecenie zalatuje mi baitem, jeżeli to zlecenie faktycznie jest baitem, to ja wrzucam mema. I myk, wrzucam mema. I a propos memów, nikt nie wrzucił mema. Ja chciałbym być kiedyś znany z tego, że się zgłaszam memem, albo że wrzucam memy, albo że robię memy. I nikt nie napisał, na przykład: Słuchaj, Daniel, znam cię z tego, że robisz memy, więc ja tutaj zgłaszam się memem. I na przykład Drake. Na górze, jak pokazuje tak, że mm, tradycyjne zgłoszenie, jak pokazuje tak, to zgłoszenie memem. I masz moją uwagę. I masz moją uwagę. Ja przeczytam resztę tego zgłoszenia. Kolejna rzecz. Brakuje boldów kursy, formatowania, podkreślenia czegoś, może jakiegoś kolorku, jakiegoś wyróżnienia. No kurde, popatrz sobie na formatowania blogów, na formatowania największych blogów w Polsce. Tam nie ma czegoś takiego, że jest jebut, zlany tekst i tyle. Kto to czyta? Jak ty... Odpowiedz sobie na pytanie, w jaki sposób ty czytasz cokolwiek w internecie? Skanujesz. Jeżeli jest coś wyboldowane, przeczyta, przeczytasz najpierw tylko te trzy zdania. Twój wzrok po nich przeskoczy. To jest ewolucyjny mechanizm. My ewolucyjnie jesteśmy nauczeni wypatrywać różnic. Różnica, odstępstwo od normy to zagrożenie. Stałość i konsekwencja to bezpieczeństwo. Więc my naturalnie jesteśmy nauczeni wypatrywać czegoś, co wygląda inaczej. Co jest odmienne. Więc odmień ten tekst. Daj jakieś podkreślenie. Daj kolorek, daj bolda, daj cokolwiek. No i opinie. Opinie klientów. Prawdę mówiąc, jakbym dostał Maila tylko z opiniami od klientów na temat Twojej pracy przy wykorzystaniu AI w tekstach, w dowolnej tematyce, tak naprawdę. Myślę, że byłbyś na podium albo blisko tego podium. Gdyby to były tylko opinie, byłoby dzień dobry, tu są opinie moich klientów i tyle. Nie wiem, czy cokolwiek, co można dać klientowi w zgłoszeniu, oprócz opinii i referencji, w takim samym stopniu zbuduje zaufanie jak opinie, jak to, że ktoś. Swoim nazwiskiem, lub swoją marką, ręczy za to, że ty dowozisz. Opinie graficzne są spoko. Opinie wideo to już jest w ogóle sztos. Od nikogo nie dostałem opinii wideo, a ja takie opinie mam i walczę z klientami o to, żeby taką opinię dostać. Nawet jestem skłonny iść na ustępstwa finansowe i pracowe, żeby taką opinię dostać. Więc to ostatni wniosek z tego nagrania, z tego przydługiego nagrania. Kończę nagrywać. Jest godzina 55. Jak to potnę, pewnie będzie mniej. Mam nadzieję, że ten odcinek dał Ci wartość, że ubawisz się przy nim bardziej niż ja i że nie stracisz głosu tak jak ja. Jeśli udało Ci się dotrzeć, aż tutaj, przypominam o bezpłatnych materiałach, które są w opisie, czyli o kursie stawiania strony internetowej, co przyda Ci się przy zgłaszaniu na zlecenie, i o kursie o tym, jak zarabiać więcej hajsu, gdzie uczę też tego, jak się na ogłoszenie zgłaszać i jak tego nie robić. Chociaż podejrzewam, że ten odcinek. Będzie bardziej mięsisty w tej kwestii, aczkolwiek będzie dłuższy i myślę, że wielu osobom, które zgłaszają się po 11 zł i mniej, nie będzie się chciało go obejrzeć. Także tym bardziej ci dziękuję i wierzę w to, że za miesiąc, dwa, trzy przyjdziesz w komentarzu pod tym odcinkiem, napiszesz: Kurde, Daniel, słuchaj, przesłuchałem, zacząłem się zgłaszać inaczej, od razu zaczęło wpadać więcej zleceń, podniosłem stawki i teraz biorę trzy razy więcej hajsu. Więc teraz, jak będziesz dawał zlecenie na fejsie to na 11 zł nawet nie popatrzę. Dawaj 30, bo nie mamy o czym hmm. rozmawiać. Tego Ci życzę. Siema.